I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak sprawdzać projekty. Czy w ogóle warto je sprawdzać? Jeśli tak, to w jaki sposób to robić? Jakich zasad się trzymać? I w którym momencie powinna nam się zapalić czerwona flaga? Także co, oddam głos może Robowi. I on może pierwszy punkt poruszy. Co Robo? Możemy zacząć. Słuchajcie, to tak jak powiedział wujo, jak ktoś chciałby dołączyć na scenę albo coś powiedzieć, wiem, że niektórzy pisali nam na Discordzie, że mogą być na przykład też przez 20 minut. Także jakby ktokolwiek chciał, to, to machajcie ręką, Kiudo tam na wszystko wszystko ładnie nam nadzoruje i monitoruje. No jest taka zasada, także w dowolnej chwili możecie dać znać, że chcielibyście coś powiedzieć, i, i wtedy my brutalnie przerywamy liczy wujowi, i po prostu was słuchamy, bo tak naprawdę, jak powiedział Tomek, tutaj. Nie chodzi o to, że ktokolwiek pozjadał wszelki rozum świata. Chodzi o podzielenie się praktycznymi doświadczeniami, przemyśleniami. Tak jak zawsze, wiecie, z powodów prawnych to, to nie jest jakolwiek porada inwestycyjna, tego nie można tak traktować. Wcale informacyjny dzielimy się swoimi przemyśleniami. Także, jak ktoś by chciał, to, to, to dołączajcie, to to engagement tutaj chodzi. Pamiętam, że tydzień, dwa tygodnie temu, Crypto sporo wspólny ciekawy fułap, Mam nadzieję, że, że uda się kilku osobom dołączyć. Słuchajcie, ja mam kilka punktów wynotowanych, zacznijmy. zacznijmy z grubej rury, czyli rura społeczności z Discorda. Najpierw ode mnie kilka przemyśleń. Zastanawiam się, po co, po co, jest, po co jest czasem społeczność Discorda, trochę kontrowersyjnie, czy my jesteśmy dla haiku, trochę jak mięso armatnie. Pamiętam swoje początki, właściwie każdy głos krytyczny był uznawany za, za farty i podam wam taki przykład, bo lubię operować na doświadczeniach. Po porażce z Akcji Infinity pojawiły się takie projekty jak Stepen czy PegAxy. i tak testowo wskoczyłem na polski Discord Stepena, żeby jakby ludziom napisać: podzielić się tak zupełnie szczerze swoimi doświadczeniami z Akcji Infinity, i jedyny raz w życiu udało mi się właściwie wszystko przewidzieć. Kiedy dołączyłem, Stepen był u szczytu w popularności i opisałem ludziom dokładnie, co się stanie według mnie za kilka czy kilkanaście dni. I po prostu byłem tam potwornie wyzwany od, od faderów, od y, ludzi, którzy szkodzą projektowi. A gdzieś po 10 dniach zyskałem tam status wróża Macieja, który potrafił przewidywać przyszłość y, i wszyscy zaczęli pisać robot, co warto Twoim zdaniem kupić. Bo jak się zachowa token, udało Ci się idealnie przewidzieć. No właśnie, po, po, co, po co jest Bujo? Po co Twoim zdaniem jest Qdo, Po co wszyscy? Po co Waszym zdaniem jest Community. Czy da się prowadzić biznes przy tak, otwartej, przy tak otwartej kurtynie? Z reguły też jest tak, że kiedy się zaczyna pytać na Discordzie o poważnych rzeczach, takich biznesowych, jak koszty, na ile tych miesięcy projekt ma finansowanie, no to zaczynają się duże problemy. Czy, czy da się prowadzić? Jaka jest rola społeczności? Mamy tylko być właśnie tym mięsem armatniem kimś, kto, kto tworzy kto, że ten hype, ten, ten przysłowiowy pump. Wujo, twoje zdanie? No mi się wydaje, że to zależy od dwóch głównych czynników. Pierwszym jest charakter projektu, bo jeśli on ma taki charakter właśnie jakiegoś shitcoina, typowo hype'owy, no to ten Discord służy tak naprawdę tylko i wyłącznie do budowania właśnie takiego hypu przez społeczność, do gromadzenia tych ludzi wokół projektu. A drugim czynnikiem jest to, jaki charakter ma nasza inwestycja. Bo jeśli my mamy taką strategię, że w takie shitcoiny inwestujemy na bardzo wczesnym etapie, to wtedy ta nasza obecność na Discordzie bardzo dużo wnosi do naszej inwestycji, bo tak naprawdę te wszystkie informacje gdzieś tam pojawiają się na Discordach dużo wcześniej niż są wrzucane na Twitter. Często tak jest, że moderatorzy nawet przypadkiem odpiszą komuś w komentarzu i, i uda nam się tą wiadomość przeczytać. Często również dla aktywnych uczestników na Discordzie są e, jakieś bonusy przewidziane, czy to airdropy, czy e, czy WLK, także to trzeba się zastanowić e, nad kontekstem, nad tym jaki nasz jest cel. No i gdzieś zawsze z tyłu głowy trzeba mieć, że żeby trzeba zadać sobie pytanie, co jest produktem. Czy produktem jest jakiś coin, który wnosi jakąś użyteczność, czy jakiś e, ma model biznesowy konkretny, czy my jesteśmy produktem na tym Discordzie właśnie. E, natomiast wydaje mi się, że są takie projekty, które, w których Discord bardzo dużą użyteczność ma. I myślę, że do tego projektu jeszcze nie raz się dzisiaj odwołam. To jest e, na przykład projekt Airwave. Gdzie są tak naprawdę zbudowane trzy Discordy? Pierwszy jest dla społeczności, drugi jest dla deweloperów, którzy chcą rozwijać projekt, i trzeci jest dla osób, które chcą budować swoje aplikacje na, na tym całym ekosystemie. I tak naprawdę wtedy to jest główne źródło wiedzy dla tych wszystkich ludzi. Możliwość skonsultowania się właśnie z głównym devsem i uzyskania informacji właśnie bardzo cennych. Także ja myślę, że tutaj bardzo duże znaczenie ma kontekst. No tak, ja to zacytuję, bo bardzo ciekawy wpis popełnił Witold666. Jak jest i chciałby, to, to zapraszamy na scenę. Fajny wpis dzisiaj z naszej, naszej grupy Discordowej, właśnie dedykowany do tego tematu. Pozwolę sobie zacytować Witolda. Więc cytuję. Podstawowa sprawa to taka, po co projektowi community? I mają opinii większość ma w dupie zdanie ludzi. Wystarczy popatrzeć na zadania w K3, najwięcej punktów i najczęściej jedyne, co trzeba robić, to szum w socialach i naganiać kolejnych. Projekty nie chcą większości słuchać. Chcą mieć tłum, żeby dobrze prezentować się w różnych statystykach i zestawieniach. Dlatego konkretne krytyczne uwagi spotykają się z konkretnymi reakcjami. Community nie jest po to, żeby pokazywać błędy, wpędzać dyskomfort i zmuszać do usiłku. Społeczność ma to, to prawo robić dobrze wodzą, chwalić, poprawiać humor, sypać serduszkami, napędzać machinę propagandy. Owszem, zawsze są wyjątki, ale zwykle w tym biznesie niespecjalnie nie zależy na budowaniu relacji. Na co komu, jak za pół roku albo za rok, nikt już nie będzie pamiętał o rewolucyjnym projekcie XYZ albo innym. Community też nie jest specjalnie lepsze, bo zwykle chce dropa, tanie tokeny i tym podobne. To wszystko wygląda trochę jak pieprzenie się w kurdelu za kasę, przepraszam, mam nadzieję, że Twitter nas nie zdejmie. I dla kasy, i tylko opowiadanie innym jacy, to jesteśmy w sobie zakochani, wyjątkowo szczęśliwi. Kiudo, twoje zdanie. Byłeś na wielu Discordach, z wieloma projektami miałeś do czynienia. Jak ty postrzegasz swoim fachowym okiem, rolę community, co można, czego nie można, są wyjątki, sprawiedliwy pół widzenia, które trochę przestały witać i ja. Jak Ty to widzisz swoim okiem? Wiecie co, no, jak tutaj właśnie ten post Witolda był naprawdę bardzo trafny w swoich spostrzeżeniach. No, jakby nie patrzeć, to wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę dużo racji w tym, co odpowiedział. I tak naprawdę, no, ten Discord, jakby on jest dobry, on jest przydatny po to, żeby dowiedzieć się pewnych rzeczy, zadać pytanie, mieć kontakt z ludźmi, którzy szybko gdzieś tam nas poinformują o jakichś sprawach. Ale tak naprawdę, to community, no, to ono jest wtedy, gdy projekt jest ok. Jeśli nie mamy projektu, ok, no to community nam nic w tym nie pomoże, bo weźmiemy sobie jakieś, powiedzmy, obszary krypto, gdzie jest naprawdę duże i mocne community, no to na przykład weźmiemy sobie ekosystem, może to jest trochę za dużo powiedziane, powiedzmy społeczność do pex -u. do PEX, który oni są projektem, który zajmuje się fundem, gdzieś tam opcjami i różnego tego typu produktami I oni mają do tego jeszcze Całe community Diamond PPS, które możecie zobaczyć na w wyniku Uszajwuza, który jest tutaj w słuchaczach. No i widzimy, że oni naprawdę fajnie, fajnie ze sobą, jakby kooperują, tworzą projekty, jakieś współprace, tego typu rozwiązania. I widać, że ta społeczność ma jakiś wpływ na to, co się dzieje. Ale tak naprawdę to, że projekt jest dobry, że jest wartościowy, no to, to nie chodzi o to, że społeczność jest tam z, naprawdę taka zgrana, tylko wtedy, gdy projekt po prostu reprezentuje sobą całkiem fajne rozwiązania. Do tego to nie jest jakiś typowy skan. Więc generalnie to, żeby nawoływać, to Unity zapraszać, to wydaje mi się, że to jest jedynie jakby chwyt marketingowy, który może pomóc rozwinąć się. Ale zawsze za tym idą jakieś benefity w, z Jakimiś powiedzmy energetykami, WLKami czy tego typu rzeczami, no bo. Nie jest, nie jest to community jakoś za bardzo potrzebne. Jeśli projekt będzie dobry, by obronić się tym, co ma za sobą, no to, bo na to ludzie i tak będą to kupować. Powiedzmy jakiś token Gmx nie jest kupowany dlatego, że tam jest mocna community Discord Hula i tam dużo się dzieje, tylko dlatego, że reprezentuje naprawdę dobre wartości biznesowe w tym świecie krypto, a także token za sobą ma po prostu wartość. To no i to przyciąga, przyciąga ludzi, ale czyli to community jakby projektowi nie jest potrzebne, po to, żeby żeby być co oni mogą porobić hype na samym Twitterze, żeby podbić cenę Tokena. Więc to jest wszystko, wszystko jest taka sprawa. Wydaje mi się po to, żeby zrobić pompę na Tokenia do samego działania projektu, no to, to zdecydowanie nie ma jakiegoś większego, większego powodu. No i ściągają to, tak jak właśnie Witold gdzieś tam wspomniał, szczególnie też nacisk na te słówko community, mają projekty, które dopiero się rozwijają i chcą mieć ten jakiś taki darmowy marketing, więc to jest tylko nic i wyłącznie marketing, a rozwój projektu no to jak się founderzy nie wezmą do roboty, to i community im nie pomoże. Czasem ktoś może przyjdzie z jakimś fajnym pomysłem i coś tam dorzuci, ale generalnie no, kto lepiej wie, jak budować projekt niż sami founderzy, którzy mają najczęściej w tym sporo doświadczenia, tak więc. Znając Ciebie też, wiesz, jesteśmy multikanałowi, ach, bo Adik tutaj polemizuje z nami na, na Discordzie, zapraszam go na scenę, jakby chciał Pisze mi, że innym razem i że jest nieśmiały. Wiesz, ja jestem Joanna, więc nie ma się czego wstydzić. A mówiąc poważnie, wbijaj, widzę też Witolda. Jakbyście chcieli, to albo lepiej z Was cytować, kiedy to są ciekawe, ciekawe punkty, to jakbyście chcieli, bo chyba widziałem Witolda, że jest z nami, a wiem, że, 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 że zasilamy lekarza, jak mógłbyś, to, to po prostu wbijaj na scenę, to, to zawsze lepiej, jak więcej osób dzieli się swoimi doświadczeniami. Także Adik, Witold, próbował przez. Przełamanie nieśmiałości i nie pijajcie, to posłuchamy Za drugie no jest też, bo tutaj jak on mówi, że jest druga, druga opcja, i także jak community jest dobra, no to możemy mieć jakiś wpływ na projekt i, i, i rozwinąć się. No tak, sądzę, że może mieć ten wpływ, ale jednak póki nie ma tych fundamentów i to wszystko nie rozwija się w jakiś ciekawy sposób, gdzie fanderzy naprawdę chcą zrobić ciekawy projekt, nie jakiś kolejny, może nie skam, ale pump and dump na tokenie, który jest do niczego, nikomu niepotrzebny, no to community jest do pompowania tokena, moim zdaniem, głównie. Dobra, chłopaku, na razie nie udało się przekonać, czyli, no, jak mówisz, żadne community nie udało tu projektu, jak się fanderom nie chce. Natomiast, no, kiedy jest ciekawy projekt, no to może być taki zespół naczyń połączonych, tak? Czyli mamy fajny projekt, mamy fajne community i rękoma community można sobie troszkę robić ne, 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 że tak powiem, darmowy marketing i taki najlepszy marketing, czyli choćby. Okay. z drugiej strony można powiedzieć, że no Discord ma ogromne. Nie Discord, tylko Bitcoin ma ogromne community, prawda? No bo jednak przecież za nimi stoją ludzie, którzy którzy. No wierzą w ten projekt i gdzieś trzymają, no ale to jest community, które jest zrobione na bazie tego, że po prostu Bitcoin jest wyjątkowym czymś na scenie rynków finansowych i dzięki temu zdobył tą trakcję. Także bez tych fundamentów nie ma community. Community, community się robi wtedy, kiedy ten projekt naprawdę ma, ma jakieś mocne fundamenty, a jak nie ma fundamentów, także, także widzicie, to jakby jest takie perpetum, że samo się napędza i samo e, gdzieś tam e, zdobywa to, że ludzie chcą że ludzie chcą iść za tym projektem więc. No mam jeszcze jakbyś chciał uh, Wild coś coś dodać od siebie nie, Tomek, to jeśli, jeśli nie będzie Wilda, to, to podsumuj jakoś i polecimy do następnego punktu, no bo chyba trochę wyczerpaliśmy temat community, chyba że ktoś chciałby dodać to, to, to zapraszamy, Wild, Tomek podsumujcie i, i skoczymy do drugiego punktu no, właśnie ja też nie byłem od samego początku, tam się trzy minutki spóźniłem, więc też tak w połowie wątku dołączyłem, ale właśnie nie wiem, czy na początku zrobiliśmy sobie taką definicję komuniki, czyli że kto to i co to właściwie jest, i na przykład a propos wniesienia wartości do projektu, no to jeżeli jest 100 tysięcy ludzi na jakimś Discordzie, no to no nie oszukujmy się, że może 100 osób z nich by miało jakieś faktyczne doświadczenie i konkretne pomysły, które można by zastosować i tam wnieść, wnieść jakąś wartość do projektu. No Discord to jest po prostu też takie narzędzie komunikacji, tak? Czyli tam dzielimy się z projektem, po prostu projekt dzieli się z tymi obserwującymi właśnie jakimiś update'ami z projektu i tak dalej. Tam są jakieś konkursy, więc no to community trzeba by też tak bardziej zdefiniować, czy to są tacy najbliżsi ludzie wokół projektu, czy to są po prostu wszyscy, każdy członek Discorda, no to już jest członkiem community, tak? Więc tutaj my trzeba by taką definicję zrobić na początku. No i fakt, no i zgadzam się z. Przedmówcami moimi, że, że w tym co wszystko, no co powiedzieliście, po prostu w tym dużo jest racji, tak. W tym, że no projekt bez, bez jakby fundamentów, no to jakby no, no co to community, o czym może mówić? No wiadomo, że jak jest hosta i na rynku są wszyscy nagrzani, no to jakby tam może, może w tyle, gdzieś wszędzie idzie to wszystko użyteczność i tak dalej, każdy ma przesłonięte oczy, każdy też jest załadowany z community w projekt, więc jakby no do własnego gniazda się jakby no tam nie robi. Takie przysłowie staropolskie, więc no wtedy jakby każdy jest nagrzany, jakby dobrze o tym mówi, no a potem jak te emocje opadają, no to wychodzi, jeżeli jest mocny projekt i y, faktycznie to ta duża część community jest no, wyedukowana o projekcie i tak dalej i widzi w nim wartość, no to przetrwa ten zły okres na rynku i dalej będzie potem się odrodzić i nowe jakieś projekty, produkty, znaczy nowe produkty, no bo może też nam dostarczyć, nie? A same community. Y, się, albo w w dłuższym terminie, no to, to nie ma po prostu sensu, tak? Także, no. No i community, no to też właśnie może być produktem po prostu, tak? No bo każdy chce. Każdy członek community może jednak załadować się w ten token, no i, no i go kupić, nie? Więc to tylko tyle ode mnie. No właśnie, bardzo fajne podsumowanie tego wszystkiego, które prowadzi nas do następnego punktu. Jak jak Kudo powiedział, że community służy do wypompowania tokenu. Tak się dzieje właśnie w sytuacjach, jak token nie reprezentuje z sobą żadnej wartości i użyteczności. Eee, I faktycznie wtedy ten Discord może się okazać niezbędny dla tych founderów właśnie po to, żeby stworzyć hype dookoła tokenu. Eee, dzieje się tak właśnie. Bardzo dobrym przykładem jest wczorajszy AMA z Lifi. I z tego, co pamiętam, to tam było powiedziane, że na razie wstrzymują się z tokenem. No, bo po co? Po co ten token? W ogóle jaką on miałby mieć użyteczną? Gdzieś może to jest zabieg marketingowy, może wypuszczał w przyszłości. Natomiast faktycznie, jeśli token ma jakąś użyteczną, no to użyteczność jest używany do czegoś, chociażby do opłat transakcyjnych na sieci, no to nie ma potrzeby w ogóle go szilować, ani reklamować w żaden sposób, bo ludzie i tak go będą musieli nabyć, żeby móc obsługiwać jakąś, jakąś sieć. I to też może być właśnie, właśnie ciekawe, że jeśli sprawdzamy tokenom jakiegoś projektu, nie tylko podaż popyt, ale też jego użyteczność i nie widzimy tego. Natomiast widzimy bardzo duże community zbudowane na Discordzie, które właśnie kręci hype i mówi, że lecimy to the moon. No to może nam się w tym momencie za, zapalić czerwona lampka, że coś jest nie tak i że to community jest budowane dużym nakładem finansowym, właśnie po to, żeby stwarzało takie wrażenie właśnie odjeżdżającego pociągu. Nie wiem, co myślicie o tym. No trudno się nie zgodzić. Dobra, chyba wyczerpaliśmy tu, a Dika męczę na Discordzie, ale nie chcę. Może następnym razem, tak że już nie, nie męczę, ale jeszcze raz wszystkich zachęcam, no bo to tu jest weźmy, żeby słuchać swoich doświadczeń. Dobra, to, to chyba, chyba community mamy, mamy jako taką przerobiony temat. Jednym zdaniem, jak jest kiepski projekt, to, to żadny community go po prostu nie uratuje. Dobra. Taki drugi punkt, który chodzi mi po głowie, każdy nowy, bo też ten, te, te nasze spaces mają być do takich osób, które zaczynają swoją przygodę, ewentualnie są, są średnio zaawansowane. No właśnie. Youtuberzy, influencerzy lubią mówić do your own research. Prawda? No i fajnie. Brzmi to świetnie, natomiast chyba łatwiej powiedzieć niż porządnie zrobić. Kilka przemyśleń z mojej strony. Zawsze mi się wydawało i ciągle mi się wydaje, że ludzie w projekcie są kluczowi. Jedno z takich pytań, czy Team jest zdoksowany, Czy możemy sprawdzić sobie na nim, nie wiem, co ci ludzie wcześniej robili? No i zawsze mi się wydawało, że jak nie jest doksowany, no to dlaczego? Szczególnie ludzie nie chcą tego podać, coś mają do ukrycia. OK, krypto czasem jest nielegalne prawnie, to jest ważki powód. Natomiast wydawało mi się, że brak doksowania Teamu jest takim no-go, tak? czyli po prostu nie inwestuje. No i teraz spójrzmy na GMX-ach, chyba 75 aktualnie. Pod względem market capu, chyba tam 600 czy 700 milionów wycennych w dolarach, a ty nic nie zdoksowanych. popraw. Mnie się tutaj coś zmieniło. Mądrzejsi powiedzieli mi, że to właśnie z powodów prawnych, żeby nie mieć problemów w Stanach z Sekiem i tak dalej. Ale nie mniej, mamy fantastyczny to za duże słowo, na to jest świetny projekt. I on, jego team jest zupełnie nie, niezdoksowany, czyli jakby się kompletnie nie ma do, do, do moich. Takich początkowych założeń, sobie myślałem, co to znaczy zrobić dobry research, na pewno przyjrzeć się i mówić, co ci ludzie wcześniej zrobili, dokopać się w sieci, do czego można. A tu się okazuje GMX, i -y pewnie więcej jest takich projektów, gdzie ludzie nie są z jakichś powodów zdoksowani, a świetnie świetnie dołożą dalej, tak z moich przemyśleń. Kiedy nie jesteśmy w środku projektu, strasznie trudno tak naprawdę wiedzieć, jakie są tam tak naprawdę głęboko problemy. No, tak jak rozmawialiśmy Discord, to jest jednak jakieś też troszkę opakowanie. Projekty sprzedają się z jak najlepszej strony. Także, czy dłużej w tym siedzę, wydaje mi się, że zrobienie takiego porządnego researcha jest bardzo trudne. Słyszę od mądrzejszych, że istnieją boty na, na Discordzie, gdzie boty rozmawiają ze sobą i tworzą ten ten engagement i on jest sztuczne. Nie tylko na takiej prostej zasadzie, że że powiedzmy 90% FLS-ów czy członków społeczności jest kupiona, no ale, że jeśli te boty dyskutują ze sobą w innym języku niż nasz ojczysty, albo jest, to nawet no, trudno ustalić, że to jest taki fikcyjny, fikcyjny engagement. Najprostsze wydanie możemy za, przez narzędzie Social Blade sprawdzić na Twitterze, jak ktoś głupio kupuje, tak, w sposób taki wskazujący na to, że nagle przybyło mu tych followów bardzo nienaturalnie, to, to coś, coś zauważymy. Ale jeśli ktoś inteligentnie kupuje te followy, to nawet trudno sprawdzić. Ee, że, 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 to je, że ci jego followersi są po prostu e, kupieni. Także dla mnie powiem wam, czym dłużej o tym myślę, tym trudniej jest robić taki naprawdę bardzo dogłębne, dogłębny research. OK, powiem sobie niska inflacja tokena, Co nam da niska inflacja? Jak nie będzie popytu, popytu na token. Kiedyś zadawałem sobie o to odwieczne pytanie, które poruszył też tam wwojo, nasz y, odnośnie. Utility, jakie ma ten, jaki ten token. Arbitrum jakieś tam utility ma, tak? Może ważniejsze, niż mi się wydaje, w kwestii decyzyjności, delegowania. I tym wszystkim, co, co wiki wiedzą, dużo lepiej często, e, często się z nami dzieli swoją fachową wiedzą. Natomiast dla mnie samo Utility to arbitrum czy optymizm jest mocno dyskusyjne. Same projekty powiedzmy arbitrum są dużo ciekawsze od Utility, czyli to, czego zawsze szukałem, zadając sobie pytanie, dlaczego nie tego wszystkiego nie można robić stablem, tylko po co nam tak naprawdę do tego token, czy na dwójkach nie moglibyśmy płacić na przykład ETH. Prawda? Więc czym dużo o tym myślę, tym mam więcej przemyślenia o tym, jak trudno jest tak naprawdę zrobić dobry research i czasem może po prostu warto byłoby patrzeć na sam hype, wybrać pięć projektów na arbitrum, które nam odpowiadają, każdy wrzucić 20%, nie wiem, czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie niż dogłębny, dogłębny research. Także tyle z moich dwóch groszy, bo jak ty to widzisz właśnie, łatwo powiedzieć, zrób swój research, nie go zrobi, nawet jeśli cię chce. E, no dla mnie robienie researchów jest e, czasochłonne i męczące. E, takie robienie researchów, jak ja bym chciał, żeby one były zrobione. I tak jak wspomniałeś o narzędziu Social Blade, staram się używać właśnie różnych narzędzi do sprawdzania projektów. Bo tak jak powiedziałeś, no nigdy nie możemy mieć pewności tak naprawdę. I nawet jeśli kogoś tam zdoksujemy bardzo dobrze i prześwietlimy dany projekt i w ogóle, no to gdzieś tam z tyłu głowy trzeba mieć, że, że i tak coś mogło być ukryte przed nami. Dlatego staram się zawsze zmniejszyć to prawdopodobieństwo i no, chociażby samo googlowanie, jeśli uda mi się znaleźć imię, nazwisko CEO John Smith, no to wchodzę na Linkedina i sprawdzam go bardzo dokładnie, czytam całą jego historię kariery, gdzie on pracował, załóżmy, że studiował na jakimś uniwersytecie, brał udział w jakimś projekcie. No to googluję potem ten projekt. Pierwsza zakładka, druga zakładka. Znajduję go na trzeciej. Minęły już dwie godziny. Potem biorę jego nazwisko, wklejam w Google. John Smith Scanner. John Smith y, Thief. I używam to różnych przymiotników. U... Widziałem... Kurczę, nie mogę operować szczegółów. Widziałem sporo profili na LinkedInie, ludzi, których znałem. Eee, kiedy zobaczyłem ich profil na LinkedInie, to nie wiedziałem, czy to oni, bo wiedziałem, co robili, tak naprawdę. Więc wiesz, prawda, tak. ja powiem Wam, że poziom koloryzacji tego, wow, przeraził mnie. No. Taki jest LinkedIn. Dokładnie taki jest y, LinkedIn, że ktoś założy warzywnik i pisze sobie, że jest CEO jakiejś kompanii y, produkującej żywność, co nie? Tak to wygląda. Natomiast, jak się uda, już chociażby samo nazwisko, i potem w Google, Google bardzo wiele rzeczy może nam powiedzieć, natomiast googlowanie to też jest bardzo mozolna praca, bo to jest pierwsza strona, druga strona, trzecia strona, dopiero na czwartej znajdujemy coś jakiś bardzo słabo wypozycjonowany artykuł, w którym się dowiadujemy, że ktoś tam miał kiedyś jakieś zarzuty postawione. Potem są różne narzędzia analityczne, które gdzieś tam mogą sprawdzić, właśnie jak ten marketing się odbywa, czy tak jak mówiłeś, czy są kupowani followersi, czy nie, jak ten przyrost. Ostatnio na Discordzie omawialiśmy projekt, który miał nieco ponad 300 tweetów opublikowanych i ponad milion followersów. Mi się od razu zapaliła czerwona lampka. Takim tipem dla osób początkujących może być to, że sam Twitter ma bardzo rozbudowane filtry do wyszukiwania. Z tym, że trzeba do nich dotrzeć. Trzeba w górnym rogu w wyszukiwarce wpisać cokolwiek i potem pojawia nam się ten wall cały, z tym co nam się wyszukało. I po prawej stronie są takie trzy kropeczki na samej górze. Jak sobie tam naciśniemy ustawienia zaawansowane, to mamy naprawdę bardzo szerokie spektrum filtrowania. Możemy sobie na przykład podać okres jakiś, zobaczyć na przykład jak w poprzedniej hoście się dany projekt zachowywał, jak publikowali posty, ilu mieli followersów albo na przykład wiemy, że jakiś fakap był w projekcie np. w styczniu tego roku. No to filtrujemy sobie na styczeń, od 1 do 30 sobie ustawiamy filtr i sprawdzamy, jak oni komunikowali się ze swoją społecznością, w jaki sposób odpowiadali na pytania trudne, czy padały w ogóle takie trudne pytania. Także ja uważam, że to jest dużo pracy, zrobienie porządnego researchu. A kolejną sprawą to już jest ekonomia sprawdzenie tokenomii, jak to się spina. Szukanie cash flow, czy projekt dostał jakieś dotacje, jakieś granty. Znowu trzeba wejść w Google, a, posprawdzać. Ja się no, pojawiałem. W tych projektach, według Google Search, tokenomia się spina? Jeszcze raz? Na podstawie twoich Google w których projektach tokenomia się spina? W których projektach spina się tokenomia? A co to znaczy spina się tokenomia? No w Bitcoinie się spina tokenomia na przykład. Dobra, nie, to zlektuję. Chciałem dodać jeszcze, słuchajcie, jakby rozwijając to, co mówił wuj powiem Wam jakby tak ze swojego doświadczenia, bo też możecie, to wpijać i dzielcie się własnym doświadczeniem, tu bez nas film Pamiętam, jak takie dwie rzeczy odnośnie researchów albo próby zrozumienia sytuacji w firmie. W firmie od środka to była firma giełdowa, zagraniczna i inwestorzy strasznie się rzucili na, na, na zakup akcji po bardzo dobrym kwartale. Kiedy my od środka wiedzieliśmy, że bardzo źle się dzieje w momencie, czyli giełda tak reaguje po prostu kwartalnie ze sporym opóźnieniem, widzieliśmy, że bardzo ważni ludzie odchodzą. Jest dużo problemów natury techniczno-ludzkiej. Widzieliśmy, że przeszłość tej firmy delikatnie, więc nie rysuje się w kolorowych barwach. I dokładnie tak się stało. Więc kiedy ludzie kupowali na giełdzie po wiecie, następstwie fantastycznych wyników, jakby że taką konsumowano przeszłość, ludzie w środku projektu wiedzieli, że. Że przyszłość delikatnie mówiąc jest kiepska i nigdy bym nie zainwestował w tamtym momencie w ten projekt. Druga rzecz, zupełnie inny projekt, który był na sprzedaż, też anglojęzyczny. Odbywał się proces due diligence, zaangażowane były naprawdę uznane firmy konsultingowe, no i niczego się nie dokopały. Szczerze znaczy, mówiąc, wystarczyło pójść na piwo z paroma osobami z firmy, które by im powiedziały, co i jak, gdzie są cyferki podkoloryzowane, i jak to wszystko. Wygląda tak naprawdę nie najlepiej już wtedy, bo miała swoje problemy. No i due diligence niczego nie wykazał, mimo że, że, że pieczątkę przystawiły naprawdę zatne firmy doradcze. Także dla mnie, powiem Wam, zrobienie researchu jest, jest piekielnie, piekielnie trudne. Krezus, masz też często dużo ciekawych uwag. Jak Ty postrzegasz kwestię researchu? No, bo też na koniec nie chcielibyśmy. Podejścia typu kompletnego Degana, czyli jak Cudo czasem do mnie mówi robo, nie kombinuj kup, a potem, potem zrobisz zrobisz research, jak będziesz chciał. Więc yy, oczywiście, żartuję, natomiast no, powiedzcie Kudo, powiedz Krezus, masz dużo ciekawych przemyśleń, dużo doświadczenia biznesowego w wielu obszarach. No właśnie, jak ty podchodzisz do, do tematu researchu, jak możesz. Wiesz co, bo tutaj PREDUCER nie ma także, yy, także tutaj. Ciężko, żeby... Nie ja mam jaką. Ale ta. 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 Jednak dołączył do nas funk, więc może CryptoFalk... pikać Tak średnio. Tak, średnio, poczekajcie chwilę. Się 3. 4. A teraz? Teraz, teraz jeszcze teraz... <ścoughs> dwie. Na słuchawkach i właśnie nie mogę się ogarnąć jak z tymi słuchawkami. Jeszcze... Po prostu cicho. Momencik i pogłos. Musi być chyba tak. O, teraz było O, teraz Świetnie. No. Mówi coś? Nie zapieraj. Jeżeli chodzi o, o robienie researchu, ko, to tutaj ja powiedział, że warto zwrócić na, uwagę na ekonomię, ale też swojego czasu. Bo zrobienie takiego researchu, porządnego, o którym Gdybyśmy pewnie chcieli idealnego, no to zajęłoby we mnie tyle godzin, że możliwe, że moglibyśmy go nigdy nie skończyć. Moglibyśmy po prostu tego, jego research, nigdy nie skończyć i też jesteśmy e, zmuszeni trochę na polegać na informacjach, które są po prostu wszędzie, wszędzie dostępne. I w większości przypadków nie no, mamy dostępu po prostu do, do wnętrza zespołu, e, a żeby się nawet żebyśmy chcieli się do niego dostać, to też wymaga czasu. Więc musimy po prostu w pewnym momencie sobie po prostu powiedzieć stop, koniec i podejmować decyzje na, na, na podstawie informacji, które zebraliśmy. No i poza tym przede wszystkim z punktu widzenia, chociażby teorii podejmowania decyzji, to możemy, możemy tylko powiedzieć, czy decyzja była dobrze podjęta czy źle, jedynie oceniając moment jej podjęcia. Jeżeli jakieś informacje wyjdą na temat zespołu, chociażby to było jak jakiś czas temu w przypadku umami, się okazało, że coś jest nie tak no to nie możemy sobie nie możemy sobie po prostu klucz w twarz że o Jezu zrobiliśmy tylko reagować na informacje które nowe się pojawi więc zrobienie takiego dogłębnego researchu to według mnie jest po prostu niemożliwe żeby uwzględnić wszystkie czynniki w pewnym momencie możemy i, i więcej tych, tych czynników dodamy do tego naszego równania to możemy po prostu się, się pogubić i tak jak tym wiesz, Robo wspomniałeś, że żeby może wziąć pod uwagę po prostu ten hype. Patrzenie na hype też jest robienie wyceszy. Nie każdy potrafi dobrze ocenić, ocenić to, czy produkt jest hype'owy, czy ma czy ma odpowiednie właśnie te komunity, o których wcześniej rozmawialiśmy, które też pociągnie produkt do, do góry, tak? Czasami, czasami to też w, w, podczas wdrażania się w jakieś, w jakieś bardziej techniczne aspekty niektórych rzeczy, może nam Także Także musimy sobie po prostu zjeść kilka, no dla Ciebie, odpowiedzieć i ile mamy czasu, na jakie mamy dostępne informacje, po prostu je uwzględniać podczas robienia, robienia tego researchu i w pewnym momencie po prostu powiedzieć sobie stop i iść dalej. Dobra, kiedy o coś od Ciebie, no bo to jak to, ale Ty masz dużo ze sobą poważnych researchów. Więc co, może najpierw bym się odzie tego, co mówiłeś na początku o tym zdoksowanym teamie, bo to też może być taka kwestia, która, która może komuś leżeć na sercu. I generalnie, no tak jak widzimy te niezdoksowane teamy, no to problem z nimi jest, gdy projekt wychodzi na samym początku i gdy dużo zapowiada. No bo tak naprawdę teraz, może wcześniej jeszcze to było trochę łatwiejsze, ale teraz w momencie, gdy tych projektów no po prostu strzelają jak popcorny, no to ciężko jest przez to pokazać, co jest legitne, a co nie, no mówię generalnie, jak ktoś jest doksowany, no to poleci gdzieś na bok, wiadomo, że pod, jeśli jest pod jakąś legitną jurysdykcją, a gdzieś tam, powiedzmy, ukryty w buszu Madagaskaru, no to ciężko go będzie dorwać, ale powiedzmy, że projekt mówi, że jest ze Stanów, tego jeszcze jest doksowany, no to to już tam łatwo by było, jeśli ktoś jest zdeterminowany, Uciec, uciec i tam naślec, na nas nasłać na nich jakieś odpowiednie organy, dlatego no, takim projektem był ten TND token, nie pamiętam jak ten tender fight, czy coś takiego się nazywa, to był projekt, który gdzieś tam utylizuje GLP i tego typu tego typu właśnie tokeny, które dostarczają nam Yield, by tam wziąć pożyczki i tak dalej, więc pojawił się taki projekt, no i tutaj team oraz określił się, że jest dotrzewany, pokazał kim jest, co robią, no i wtedy, gdy mamy projekt, który po prostu jest na starcie, dopiero zaczyna zbierać ten kapitał i, i szuka tych inwestorów w postaci nas tutaj zwykłych kryptobedlinów. no to jakoś łatwiej się tam wrzuca pieniądze, no bo wiemy, że, że będzie po prostu w porządku, ktoś może się do nich daurać, Ale teraz w momencie, gdy pojawia się tych projektów, mimo że wyglądają legitnie, ale wiadomo, że dopiero są na jakimś etapie zbierania tych pieniędzy, no to pojawia nam w tym czasie problem taki zaufania, bo jeśli no, hasła głosić fajne, cudowne, jakiś white paper napisać taki przyjemny, no to nie jest trudno. W tym chwili nawet chat GPT nam pomoże i zrobi to w sekundę, grafiki możemy zrobić od czegoś innego, no i jesteśmy tam w dwóch, trzy osoby, możemy stworzyć piękną wizję, gdzie chcemy zbierać kasę i wrócić się na jakiś gdzieś tam token sale czy coś w tym rodzaju. No i tutaj właśnie jest ten problem, że na początkowej fazie ciężko jest zaufać, jeśli, jeśli ktoś nie jest dopsowany, ale jak wiemy, że często z naszą tą ideą, która w krypto się pojawia, że okej, okay, chcemy być anonimowi, żeby nie wiadomo, tak jak Bitcoin, nie wiadomo, kto tam gdzieś posiada, stworzył, robimy to samo. To I w momencie, gdy mamy projekt już duży, tak jak wiecie teraz, GMX, no to pojawia się, okej, okay, no to nie jest żaden problem, no bo przecież GMX jest wysoko, nikt tam się nie redoksował, zresztą to samo jest w GNS-ie. Po koleżeńsku nie ma sprawy, możemy leczyć w ten sposób, tylko że. To już jest projekt, który ma za sobą jakąś renowę, jest rentowny, jest biznes, który się kręci, no to dobra, no to też inaczej nam podjąć tą decyzję. Jednak w momencie, gdy, no widzimy, no tak jak Team jest niezdoksowany, ale na przykład mają dużych, dużych, dobrych partnerów, których, których wiemy, że im ufamy, może jakieś firmy, jakieś VC i oni są zdoksowani dla nich, a nie dla nas, no to to jest kolejna gdzieś tam taka zielona lampka, która nam może powiedzieć: OK, no to jeśli oni. Czyli te duże instytucje, które są jakieś VC, które są zdoksowane, inwestują w nich. Oczywiście VC też mogą być różnie, bo mieliśmy teraz wysyp tych VC, no ale wiadomo, przynajmniej kto jest nazwiska, no i potem można to się dalej. No to jeśli oni stoją za nimi, no to wtedy możemy dać im ekstra kredyt zaufanie. A w momencie, gdy nikt się nie pokazuje, no to szczerze, nie mamy do tutaj dobrego rozwiązania. To już kwestia... Samemu, żeby podjąć decyzję, czy to dla nas ważne, czy nie. I wtedy będziemy mogli inwestować, bądź nie inwestować w ten projekt. Ale szczególnie kończy się tym, że każdy z nas ma to w dupie. No, bo po prostu przychodzi degenka. Więc jeśli jesteście degenami, pewnie nie ma to problemu. Nie sprawia wam, musicie zaryzykować, żeby mieć na, na podstawie tej wizji, która jest wam oferowana, fajny zysk. No i jakiegoś a Nie wiem, pewnie jak jest ktoś długo w rynku, a początkującym nie mam tego środka. Jeśli chcecie być bezpieczni, no to nie róbcie tego, uważajcie na to po prostu i próbujcie doszukać się kogoś, kto ich wspiera, kto jest doksowany, gdzie można gdzieś to pokazać dalej. Ale poza tym, no to jeśli chcecie bezpiecznie, no to nie ma co w tym kierunku iść. Także tyle, jeśli chodzi o kwestii, o kwestii takiej, czy to ma się doksować, czy to się ma nie doksować i tak dalej. A druga kwestia jest tego, co wszyscy mówią o Dior. Dior, jest, jesteśmy początkującymi, no to nie mamy nie mamy, z, mamy, zero szans, żeby zrobić dobry dior. Nie mam bata, żeby zrobić coś ciekawego, bo nie wiemy, gdzie to robić, jak to robić, na co zwracać uwagę, co jest ważne, gdzie są jakieś pułapki, które mogą nas po prostu zaskoczyć. No i wtedy oglądając youtubera, mnie na <laughs> przykład, który mówi: dior. no na końcu na no to początkujący naprawdę nie ma tutaj zielonego pojęcia, co ma robić, i koniec końców na niego jest zrzucana zrzucana ta odpowiedzialność. Ale aż na kogo ma być zrzucona, no przecież nikt nikogo nie każe robić to i inwestować. Przecież może ktoś poświęcić kolejne dwa lata na to, żeby czytać różne projekty, dowiedywać się jak to działa i dopiero wtedy wejść w rynek, więc się wydaje, że też nie ma co zrzucać odpowiedzialności na, na tych, którzy gdzieś pokazują te projekty i robią. Ale generalnie jak robić ten dobry research, no to wyszukać wszystko, co jest możliwe. Na temat, na temat tego projektu i ich twórców, i wtedy dopiero ma to jakiś sens. Można by to przeprowadzić po kolei, jaki punkt powinien być ważny, ale moim zdaniem, no to, no to nie zrobimy tego w pięć minut. Tylko no to trzeba by poświęcić kolejną godzinę, jak punkt przez punkt, przejść przez to. Jednak na co by można zwrócić uwagę, no też zależy od typem tego obecnego użytkownika rynku, bo jeśli chcemy naprawdę, no ja mogę powiedzieć to na swoim przykładzie, no bo. Nie będę tutaj wyjmować winowane obrazy różnych robić, inwestorów, no bo nie w tym sensie, ich jest wiele, ile tyle, ile ludzi, tyle charakterów, które to robią. Ale na przykład lubię, jak, jak, jak te projekty, które kładę do portfela, z których powiedzmy większą część portfela gdzieś tam przeznaczam, to nie jest jakieś zagranie na kilkaset dolarów, że Jono, bo podesłał jakiś tegens z Discorda i po prostu wchodzimy. No to wtedy lubię, jak po prostu projekt ma sens, ma jakieś naprawdę robi coś co jest ciekawego i albo robi to lepiej niż inni, no bo projektów pożyczkowych czy jakichś em, tego typu rzeczy to jest milion, czym to oni się wyróżnić, no szczególnie w się wyróżniać tym, że będą dawać incentywy ogromne i wtedy przypływ liquidity, który po prostu wydrenuje token, token spadnie w dół i gdzieś to odpływa, także żeby ten protokół naprawdę miał jakieś sensowne zastosowanie, które może nas odprowadzić od tego web 2 i przeprowadzić do web 3 i będzie to robione lepiej, albo Utylizuje jakoś wykorzystanie naszego tego świata krypto w dobry sposób. No i po drugie, lub jak ten token może mieć jakiś sens, tak jak właśnie w tych, które chociażby prezentowałem na swoim kanale, czyli jakieś utility, które będzie miało zastosowanie, a nie tylko po to, żeby gdzieś tam sobie był. Bo na przykład jak rozmawialiśmy na Ama z projektem IPOR, Super projekt, podoba mi się to, co robiłem najbardziej bardzo innowacyjne w świecie krypto i myślę, że trzeba to rozwijać, bo w dobrym kierunku to idzie, no ale ten token, który tam generalnie nie wiadomo po co jest, no to tu już mnie trochę odstrasza. Jak fajnie by było mieć jakieś takie portfolio, taki projekt, no to to niestety dziś nas rozwodzi dalej. Mamy coś takiego, chociaż bo teraz wspomniałeś, arbitrum. Generalnie ten token z nim to potrzebny tylko do governance. No, ten governance, jeśli chcą zrobić prawdziwą decentralizację, jakoś, żeby to działało, bo w ich stylu trochę to inaczej, no to ma to sens jakoś, tylko że to jest naprawdę nie takie duże zastosowanie, żebyśmy naprawdę wychwalali i stawiali gdzieś ten token nie wiadomo gdzie. No i kolejnym nawet są te tokeny, które widzimy, że jest zastosowanie i można coś z nimi robić. Na przykład, jak chociażby ten GMX, który ma zrobione ciekawe tokenomie i która ona ma sens zastosowanie, ale tak naprawdę. Naprawdę to nie ma. Bez niego tak samo projekt by działał. No bo tutaj już kwestia, że ten e, GMX, no to jest po to, żeby się dzielić ze społecznością, i, i, ale tak naprawdę jakby zrobili z tego taki projekt, gdzie e, to wszystko, co nie zarabiają, idzie do projektu i po prostu oni w jakiś sposób dzielą się z tymi shareholdersami czy coś na rodzaju. Jeśli to ma być e, kwestia nowych akcji, no to okej, okay, no to, to może mieć sens, e, ale generalnie i tak mało to potrzebne to jest Komu. No bo jak mamy tutaj sieci jak Ethereum, no to Ether jest tym tokenem do rozliczania w środku, chcemy coś nowego, zdecentralizowanego, no to to ma sens, żeby tam mieć puszek dolara, żeby to były opłaty w tej sieci, ale reszta już ma mały sens. No i teraz podsumowując może pośród tego wszystkiego, co nic nie ma sensu, no to jednak jesteśmy do, do robienia kasy i chodzi o to, żeby e, określić to, w co ludzie będą wierzyć, a wiem, że ta wiedza czasem przeszkadza i naprawdę ciężko jest e, ją przełożyć. W sposób taki, żeby podążać za tłumem, tam gdzie jest pieniądz, bo szukamy racjonalności, a rynek jest nieracjonalny. No i tutaj musimy jakoś to by pośrodkować. Także sorry za długo. I ale tak. Ciekawych wniosków, wielkie wielkie ty. Często mi powtarzasz, siedząc tak bardzo głęboko w krypto, że czym więcej wiesz i czym więcej się uczysz, czym więcej z tego wszystkiego tak naprawdę rozumiesz, patrząc na to sprzed siebie, nie wiem, jak miałeś wiedzę rok temu, czy dwa, to mówisz, że jest może. Coraz trudniej to źle powiedzieć, zainwestować, ale tak dużo wiesz, tak dzięki temu, że się rozwijasz w krypto, że, że to inwestowanie wcale dla Ciebie nie jest nie jest łatwiejsze, bo, bo rozumiesz i więcej rzeczy, których kiedyś nie rozumiałeś. To jest już bardzo, bardzo ciekawe ciekawe spostrzeżenie. No, poruszyłeś w ogóle wiele ciekawych, jak mówię cię pociągnąć trochę za język, może to się przyda. No, z tymi wisykami i funduszami inwestycyjnymi było jak było, prawda? Pamiętamy bankructwa różnych. E, Final Capital, tak i kolejnych, kolejnych tego typu, wydawałoby się bardzo AAA, czy dwa u bardzo funduszy, czy, 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 czy vc ków czy, czy, czy po prostu inwestorów, a wydawałoby się takich, którzy potrafią zrobić dokładny research. Czyli powiedz mi, kiedy czy... Bo kiedyś dla mnie brak doksowania teamu oznaczał, że, że na pewno nie zainwestuje. Zwróciłeś na bardzo ciekawą uwagę i te dzięki za to ponownie, że ok, jeśli team nie jest doksowany, to ty patrzysz. Kto im zaufał? Tak jak świetnie powiedziałaś, na co nie zwróciłem uwagi, że być może Tim nie chce się doksować przed całym światem, ale zdoksował się przed Wisikami albo użył swoich kontaktów, żeby pozyskać bardzo wartościowych partnerów. To czy w dzisiejszym, tym szalonym nieco świecie krypto podałbyś ci z głowy znasz takie nazwy, że zainwestowałbyś albo byś poważnie rozważył inwestycje, kiedy Tim byłby niezdoksowany, ale przekonywali ci... Partnerzy, albo określony po prostu VCK, byś powiedział: OK, ci ludzie wiedzą, co robią, inwestując. Bo, bo to jest bardzo fajne, że, że, że już nie jest doksowany, ale, ale patrz na listę, listę inwestorów i mówisz: OK, to jest dla mnie taki, taki wyraźny sygnał, że, że to jest ciekawy ciekawy projekt. Są, są takie wisiki w świecie krypto na dzisiaj, albo inwestorzy, których jakby jak oni się zdecydowali zainwestować, to i ty poważnie byś się pod na. Tym danym projektem Wiesz, to ciężko mi wymienić tutaj konkretne jakieś nazwy i z głowy nie rzucę, ale może też inaczej, e, inaczej. W sumie generalnie, w większości chyba, może niech nie ktoś mnie poprawi, jeśli się mylę, bo tutaj tylko szczapy rzucam e, takie, taki, taką myśl, taki wniosek. Wydaje się że mi, że, że w projektach, gdzie w ogóle jest WC jakieś i gdzie ten projekt się nie tworzy, nagle nie wyskoczył szczapy w tydzień miesiąc, bo. Powiedzmy, powiedzmy, ktoś powie community driven i ktoś tworzy jakiś projekt nagle tu i teraz, no to chyba większość skamów, które się odbywają i ktoś to się zawija z projektem gdzieś tam, gdzie robią na jakiś Bootstrap, Liquidity, czy gdzieś tam token sale, no to, to chyba co się wszystko zawija, to nie ma za sobą wsparcia nawet żadnego VC i żadnego jakiegoś legalnego podmiotu. A tam, gdzie już są jakieś VC, gdzie oni robią bardziej takie legalne, no to co najwyżej może dojść do sytuacji, że do, po jakimś czasie coś się praktycznie nie, nie ułoży i wtedy oni gdzieś się, powiedzmy, zabijają, upadają, ale chyba jednak większość jest wtedy, gdy nikogo nie mają za sobą, więc to samo wsparcie jakichś wisi, które wpiszemy w Google i naprawdę wygląda czyli gitnego, co jest na rynku nie od wczoraj, no to no, to już jest taka, powiedzmy, dodatkowe, dodatkowe utwierdzenie nas, że, że przynajmniej ten punkt w tym, wiesz, w naszej analizie może być załatwiony i i może być coś dobrego. Ale to już ktoś by musiał powiedzieć jakieś przykłady projektów, gdzie naprawdę był gdzieś tam VC grube, a taki totalny scam się z tego pokazał. Bo jeśli, bo tak to generalnie, jak już projekt funkcjonuje, no to ja mam w dupie, czy oni są zdopsowani, czy nie. Tylko na tej początkowej fazie trzeba odes, o przez dłuższy przerzucić, się tak wyrazę i sprawdzić, czy, 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 czy po prostu komuś mogą się ujawnić, bo są na tyle pewni, że nie zeskamują nas. Wujo, bo mało cię do głosu dopuszczam, stage is yours, daj znać jak, 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 jak ty to widzisz, no, o czym teraz sobie też kiedy dyskutujemy. E, no mi się wydaje, że to doksowanie też nie jest y, takie ważne i, no i znowu podam przykład bitcoina. Nie wiemy, kto to zrobił, po co to zrobił I, i gdzieś tam jakiś biały papier wyszedł i to wszystko. A no, no widać, jak to się toczy. Jest to, ja przezerwę tylko jedną uwagę. Proszę. Wiki zrobił Bitcoin na pewno, jak czy nie. W Bitcoinie nie było przed sprzedaży i w Bitcoinie nie trzeba było komuś zawać w ciemno, tylko w Bitcoinie odpalałeś sobie wtedy komputer na tym swojej zwykłym i zacząłeś go kobać. Co najwyżej mogłeś stracić kasę za prąd. A nie wiem, czy jest sprzęt przed tym spalił. Ale nie było momentu, gdy musieli zrobić pre i wrzucić 1000, 2000 dolarów i ktoś mógł się z tym zawinąć. Więc to jest różnica w tych, no, w tych po prostu inwestycjach, te projekty. Tak, to jest zdecydowanie różnica. Jeśli jest pre jeśli chcemy wejść we wczesnej fazie w jakiś projekt, który kompletnie nie jest sprawdzony i który jeszcze tak naprawdę niczego nie dowiódł. Ja mogę ogólnie podsumować z tego, co od Was na temat researchu usłyszałem, tak żeby gdzieś tam dla osób początkujących jakieś takie właśnie podsumowanie zrobić. To z tego, co powiedzieliście, warto robić research. Nie warto polegać na researchu w 100%. I tak jak powiedzieliście, są degeni. Również u nas na, na, na forum. E, którzy nie robią researchu, bo im wystarczą do ty okiem, wejdą na 30 sekund na Discorda, coś tam przejrzą, jakiś papier i już wiedzą o czym to śmierdzi. E, z tym, że żeby dojść do takiego poziomu, no to trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć właśnie te researche, e, sprawdzać to wszystko, poświęcać czas na, na, na to. No i moim zdaniem, oglądanie youtuberów, jak oni przeprowadzają swoje researchy, jest jak oglądanie kogoś, jak ćwiczy na siłowni. Mięśnie nam od tego nie urosną. Także trzeba poświęcić energię i jeśli chcemy być na rynku dłużej, to na pewno gdzieś trzeba jakieś umiejętności rozwinąć w sobie, co nie? Także to z mojej strony. dzisiaj, Już nie kupiłem sobie taki pas do mięśni brzucha, ale. Wyprowadziłeś mnie z błędu, że nic z tego nie bajcie przy oglądanie telewizji. będzie. No, Ojej. Kryptowaj, e coś od ciebie na koniec odnośnie twoich doświadczeń z researchem? chyba, że uda mi się w końcu wyciągnąć kogoś na, na scenę, jeszcze raz zapraszam. A jak nie, to polecimy, bo mam jeszcze trochę trochę tematów na liście do przegadania dzisiaj. Tak, zapraszamy właśnie, no śmiało, śmiało. No jeżeli na początku zadałeś takie pytanie, było coś w rodzaju... Z tym do your research, tak? No to ja na początku oglądałem po prostu jakiś krypto tam twórców, youtuberów, influencerów. Nigdy mi się nie zdarzyło, że jak mi ktoś powiedział do you or your own research, to potem go zrobiłem, nie? Nie wiem, nie wiem, czy wy kiedyś tak mieliście. Teraz no to jak kieruję się kogoś researchem, no to właśnie bardziej takich zaufanych osób gdzieś na grupach, tak jak na przykład u QDo, No to ja wiem, na przykład jak ktoś robi research od 3 lat, no to i ma jakieś takie nosa, no to wejdę tam również w ten projekt na przykład, w sensie zobaczyć go i jakby mogę tylko się z nim zgodzić lub nie, ale teraz bardziej opieram się tylko i wyłącznie na swoim researchu i to, co powiedzieliście, to, co q podkreślił w sumie najbardziej, chyba, że e, to potem przeszkadza już nadmiar wiedzy, tym bardziej nadmiar wiedzy technicznej. Ja przez pewien czas bardzo skupiałem się na, tylko na takich technicznych aspektach i, i po prostu no to jest, im więcej wiesz, tym mniej wiesz, tak? Ten temat jest taki szeroki, i jakby on jest trochę też taki oddzielny od inwestycji, zupełnie. Oczywiście nie w 100%, procentach, ale bardzo często ta strona technologiczna jest no, inna niż ta strona ekonomiczna. Tak? No i zależy też przede wszystkim od tego, co to jest za projekt. Czy to jest blockchain, który ma służyć jako baza, do, na której będziemy tworzyć inne projekty, czy to są już te projekty, aplikacji które się tworzą. Więc to jest też według mnie bardzo ważne. Co do KYC, no to. Jeżeli chodzi właśnie o, o, o ten aspekt doksowania się timu, e, co miałem powiedzieć, bo mi wyleciało z głowy już. E, a, no tak, miałem taki wniosek, mi teraz doszedł, jak was słuchałem, że jeżeli team jest zdoksowany i to jest legitny team, no to może trudniej jest zrobić scam, no bo wtedy jakby oni się narażają na konsekwencje prawne, no natomiast bankructwo można zrobić już w pełni legalnie, tak? Na przykład z, z ostatniej banki chociażby Celsius, tak? No, każdy wiedział, kim jest Aleks Maszyński i tak dalej. No, wydawało się wszystko spoko, a jednak, a jednak, no wiadomo, jak wyszło, bo zastosowali taką samą strategię jak banki teraz, czyli nieumiejętne obradzanie kapitałem, no i potem jesteśmy pod kreską, no to bankrutujemy, dziękujemy, do widzenia. Więc to taka jest opcja, no i taka jest, taka jest sprawa. No i wiadomo, także jak są jakieś, nagle się pojawia na Twitterze, jest od dwóch dni projekt i tak dalej. I że no, takie teamy się nie, nie doksują, bo to są typowe po prostu kaszgraby graby i takie krótkie piramidki. Także kto pierwszy wejdzie, no to lepszy. To wiadomo, że tam nie ma co wymagać od takich projektów, e, mm, jakby, bo no, wiadomo, że to nie będzie żadny, nikt się nie będzie doksował i tak dalej. Przy takich rzeczach, więc to już każdy ma jakieś inne umiejętności i inny taki apetyt na ryzyko. Natomiast przy takich faktycznie nowych projektach, które e, no, nie, nie, jakby no oceniamy, że nie są skamem. No to gdzieś tam to zdoksowanie może nam właśnie dać to, że, że będzie ciężej właśnie będzie tym projektowi zrobić skam ze względu tego właśnie, że, że oni są w pełni jakby no transparentni, tylko też zdarzają się projekty na pewno, gdzie no będzie ładnie wymieniony team i tak dalej, konta na LinkedIn, a potem się okaże, że takie osoby naprawdę nie istnieją, więc takie też oszustwa mogą się zdarzyć na pewno, no i fajnie też CryptoFunk powiedział, że no właśnie takie, że możemy tylko podjąć jakąś decyzję na podstawie tej informacji, co teraz mamy, a za dwie godziny po kupnie tokena może się okazać, że nagle, no wiadomo, jest jakaś sytuacja i token spada 50-60%. No i jakby no nie mogliśmy tego przewidzieć na podstawie tych informacji, których mamy, więc i bardzo jeszcze ważny moment wejścia jakby w ten projekt, bo jeżeli zrobimy najlepszy research, a kupimy go na Old Time i projekt nie okaże się z i faktycznie przez całą bestę będzie pracował, to no i tak okaże się, że naszych pieniędzy nie możemy wyjąć, więc Tutaj, research wiadomo, jak mamy już umiejętności, to musimy go robić, bo nikt jakby za nas tych decyzji nie postępuje, nie podejmuje inwestycyjnych i no na koniec dnia tylko my odpowiadamy za nasze pieniądze. No, natomiast e, najlepszy research w złym momencie na rynku, e, no nic nam jakby nie da. Tak? I, ale teraz mamy bezce, więc korzystajmy, choć powoli może z nich wychodzimy już. Skorzystajmy, rób mi researcha i, i po prostu inwestujmy z Dobra, dobra, dzięki Kryptowali. Dobra, temat chyba mamy z grubsza wyczerpany w tym obszarze. Słuchajcie, kolejna rzecz, która mnie zawsze ciekawi, to znaczy Ama. Mało kto tu bez fałszywej skromności tak bardzo przykłada się do Ama, a już na polskim rynku wydaje mi się, że szczególnie jak Q2, tak? Zapraszam na anglojęzyczne projekty, stara się gościć ludzi u siebie na Ama w sposób życzliwy, ale jednak nie brakuje sytuacji, dlaczego ja tak na przykład szanuję szanuję tutejszą społeczność i Q2, bo to są Pierwszy raz byłem na Ama, kiedy właściwie zadajesz pytanie, jakie chcesz. Tylko nie obraża się, ale zadaje się trudne pytania. Projekt Apple, taki i, i Łukasz tak też mnie, też mnie bardzo zaciekawił, ale wszyscy pamiętamy, jak pod koniec z serią trudnych, ale bardzo zasadnych pytań. Powiedzcie mi, no właśnie, bo z Ama, które ja słuchałem, ty do było bardzo ciekawych, ale tak naprawdę szczególnie po, po Ama z GNS-em wyszedłem z takim przekonaniem, że to jest klucz naprawdę. Projekt, gdzie się bardzo poważnie warto pochylić nad zakupem. Mówca, jeśli dobrze pamiętam, nie był Fanderem od samego początku, tylko bardziej był zaprzyjaźniony z projektem, był właśnie zaangażowanym członkiem z community. To może kamyczek do mojego obrótka, że community nie zawsze nie ma sensu. Jeśli projekt jest ciekawy, to jak najbardziej. I w końcu wszedł do, do teamu, ale u tego chłopaka, bodajże Hiszpana, było wrażenie, było tak wręcz słychać, że. Że, że chce się podzielić alfami mówił o wielu rzeczach, które zostaną prawdopodobnie wdrożone, tak, debiut dla na, Anacex'a, nowa kontrola, nowe feature'y, update i kurczę, miałem rzeczywiście wtedy takie wrażenie, że ja pierdziele jestem dobrym miejscu, w dobrym czasie, teraz zależy ode mnie wszystko. Wyszedłem, że po tej mama z takim przekonaniem, że kurde naprawdę dowiedzieliśmy się czegoś, czego raczej nie dowiedzieli się ludzie gdzie indziej, jakby fantastycznie udało się w sposób dyplomatyczny, ale taki bardzo rzeczowy i, i produktywny dla słuchaczy, wyciągnąć od tej osoby dużo ciekawych, ciekawych newsów. Ale już z GM Mixem było zupełnie inaczej. Miałem wrażenie, że dużo większy projekt, ktoś mówi ładnie, gładko, ale dużo trudniej było no, do, to dotrzeć do tego mięsa albo dotrzeć do informacji, które nie są, nie są powszechnie dostępne. No właśnie. Co możemy zrobić więcej? Bo się to strasznie stara. Zapraszam nam mega ciekawych gości. Robi fantastyczne research, to naprawdę są długie długie godziny. To nie jest tak łatwo zaprosić. Jeszcze nie jesteśmy największą społeczność, nie mamy setek tysięcy zasięgów, także zaproszenie tych gości to jest ciężka sprawa. wujek, co Twoim zdaniem możemy, możemy robić, żeby z tych naszych hama wyciągnąć jeszcze więcej. Jak, jak to widzisz? No bo jesteśmy w rzadkim miejscu i każdy, kto tutaj trafi, no bo e, chyba nie ma drugiego miejsca w polskim internecie i to zawsze będę podkreślał. Gdzie przychodzą projekty anglojęzyczne do nas, do społeczności, do Kyodo. I mamy okazję zadać im pytanie. Czy możemy coś zrobić, żeby jeszcze lepiej na tym skorzystać? Ja bym poszedł w drugą stronę, bo wydaje mi się, że naprawdę robimy bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć, czego nie robić. Jakich ama unikać i to są właśnie przeważnie ama, które Pojawiają się na internecie i wyglądają jak wyreżyserowane. Tak jakby wszyscy znali pytania wcześniej, zostały one zaakceptowane przez obie strony, i widać, że w ogóle nie są poruszane trudne tematy. Ja mogę śmiało powiedzieć, że pomimo, że nie byłem na wszystkich AMA u nas, to mam pewność, że były zadawane trudne pytania reprezentantom tych projektów. I to jest właśnie to, że trzeba mieć na uwadze, od kogo się te AMA bierze, kto je przeprowadza, w jaki sposób. Najgorszą opcją są AMA sponsorowane, zwłaszcza jeśli influencer nie poinformuje o tym, że wziął kasę za, tą, za to wydarzenie. Wtedy my nie wiemy po prostu o tym, a projekt będzie przedstawiany naprawdę tylko z jednej strony w takiej sytuacji. Natomiast co do naszych AMA, no to ja myślę, że jedyne co, no to możemy gdzieś tam próbować coraz więcej ludzi angażować ze społeczności, żeby się nie bali zadawać pytań, albo żeby przynajmniej pisali te pytania na czacie, żeby inni je zadawali. Natomiast to, w jakiej formie my to przeprowadzamy, no to nie ma żadnego silu tak naprawdę. Myślę, że znalazły się projekty, które pożałowały, że przyszły do nas na to AMA. Tyle. Znaczy, tak, ale też jakby kiedy jest na tyle w porządku, że wtedy ustalę, że ta ama nie staje się publiczna. To jest absolutnie nie szukamy drani, nie staramy się komuś, komuś zeszkolić, prawda? Dobra, wuju, czyli człowiek, niewiele więcej możemy zrobić. No to, co możemy uczuć wszystkich, szczególnie początkujących, słuchajcie, naprawdę, wiemy to z dobrych źródeł. Niestety jest, jak jest, świata nie zmienimy. Takie życie. Bardzo, bardzo uważajcie na ama, które są tak naprawdę nie as, nothing. Tylko no, takim bardzo prostackim silem. Mówię prostackim dla osób zaawansowanych. Natomiast jestem przekonany, że gdy był początkujący, myślałbym, że, że ktoś ma powiedzmy, ale szczere intencje. No, natomiast ta to jest upłacone. tak? Ktoś zapłacił, żeby się odbyła Ama, na świecie z reguły porządni influencerzy informują. I wydaje mi się, że wtedy jest to, jest to bardzo w porządku. Czyli na początku materiału jest. Informacja, zapłacono mi za ten materiał, natomiast jestem sobą i postaram się pracować tak jak zawsze, czyli po prostu researchować, zadawać trudne pytania. Wtedy według mnie jest okej, okay, bo słuchacze wiedzą, przepraszam, że ktoś zapłacił za, za ten materiał. Natomiast, bo niestety, normą jest to, że ktoś płaci, odbywa się ama. Jest po prostu usilowanie i szukanie, jak ja to mówię, mięsa armatniego, także tutaj bardzo mocno chciałbym uczuć wszystkich, czy to Discordowa, ma, czy, czy Twitter Spaces. Nam ich nie zapłacił to tak od razu, albo problemie. Eee, no Po prostu uważajcie, taki ten bush i detektor musi być bardzo dobrze rozwinięty. Niestety to jest przestrzenią długiej wolnej Amerykanki i także no, początkujących jeszcze raz uczulę, że. Bardzo, bardzo filtrujcie, uważajcie, załóżcie, że Ama może być, że Ama może być po prostu kupione i, i sponsorowane. Kryptofunk, mało mówisz, a ciekawe, możesz to, to dodaj też od siebie. Czy ty masz jakieś przemyślenia, co możemy zrobić, żeby Ama Ukiudo były jeszcze ciekawsze, albo Twoje doświadczenia ze słuchania u Ama u Pudo, bo w innych miejscach, jak ty to, jak ty to wszystko widzisz? Nie ma Fanka. To co? Może przejdziemy do następnego punktu. I to są social media. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o sprawdzanie social mediów pod kątem, jaka jest społeczność, czy jest zorganizowana, czy jest dużo lajków. Tylko na jakim etapie silu obecnie się znajduje projekt bo jeśli zaczyna mówić o tym kilka największych kont na YouTubie, no to tak naprawdę to jest sygnał do tego, że lepiej byłoby z tego projektu wychodzić, albo zastanowić się, czy z niego nie wychodzić, a nie przeciwnie, wchodzić w niego. E, bo tak naprawdę, jak wszystko się, wszystko co się zaczyna pojawiać w mainstreamie, tak powiedzmy w cudzysłowie, no to to już jest ostatni etap, tak naprawdę. Ja to mogę się od razu prosić, bo chciałbym, że początkujący, mo, może nie ma ich dzisiaj z nami, ale za jakiś czas znajdą ten materiał, oboje sobie posłuchają. Czy byłbyś w stanie w komentarzach do, do, do naszego Twitter Spaces wrzucić kilku, kilkunastu Twitterowych albo youtuberów, YouTube'owych thrillerów influencerów, których ty sprawdzasz, bo też mi kiedyś kiedy powiedział, że to jest fajne, że. Warto sobie sprawdzić kilka, kilkanaście kont. Jeśli te konta napisałeś o tym projekcie, no to kurde, chyba jestem za późno, prawda, bo kto kupi. Także jakbyś dał radę, w, albo teraz powiedział też, ale a też w komentarzach na, na wsze czasy zostawił, które te konta sprawdzasz i kudo, tak samo jak możesz tutaj się z nami podzielić, które te konta sprawdzasz, że tak powiem, to jest chyba w ogóle, wujosuper, super, że to poruszasz, zrobimy osobny odcinek, bo to jest mega ciekawy temat, czyli Social jako barometr hypu. Tutaj ktoś wcześniej też poruszał chyba KryptoErt albo KryptoFund, czy właśnie jako, jako barometr hypu, ale żebym się nie zgadał, to, to możesz podać albo zamieścić takich influencerów, których Ty traktujesz jako swoisty barometr. Skoro oni już napisali, to chyba jest już za późno. Wiesz co? Ja ci powiem, że od czasu, jak jestem na naszej grupie, to w ogóle nie sprawdzam influencerów. Powiem, że u nas jest tak dobrze robiony research, że tak naprawdę wszystko, co się u nas pojawia, to to jest naprawdę bardzo wcześnie. Yy, I do tego. Z że ci chwilę, że jakby zakładam, że u nas na grupie niewielu jest początkujących, a chciałbym, żeby ktoś z początkujących to względu, że miał praktyczne korzyści. Bo co ma zrobić ten? Ja bym powiedział inaczej. Ja bym powiedział inaczej, bo to się zmienia i też nie chciałbym. Tutaj w jakiś sposób szkalować. Natomiast ja myślę, że bardzo przydatny jest SEO, jeśli wpisze się w YouTube wyszukiwarkę kryptowaluty w różnych wariantach i to nie wiem, pierwsze 10 kont, jakie po prostu z wyszukiwania wyjdzie, to są właśnie te konta. Także mam nadzieję, Kyudo, że ty jesteś jedenasty w wyszukiwaniu. No to, to znaczy, to są te konta, które algorytmy lubią i niekoniecznie należy To są te konta, które mają bardzo dużo zasięgów i one przeważnie bazują na prostych treściach. Tak No to jest Zresztą, tak. Zresztą, ja nie mam absolutnie twojej wiedzy odnośnie social mediów, tak tutaj. Bo to też jest skromne, ale bardzo się w tym kierunku ARS wie, rozmawia z wieloma Czyli rozumiem, że niestety taka jest bolesna prawda, że algorytmy, na ogół niestety doceniają, nie generalizujemy, ale po prostu bardzo często doceniają, co jest popularne, masa ciąży w dół. Czyli tych wszystkich, niestety, którzy obiecują, tak, ich tu, z ich zwijamy na 2023, czyli co mówię? Po prostu, jeśli nas słucha początkujący, wpisz w YouTube'a cryptocurrencies, czy, 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 czy jakąś radę taką kluczową tych pięciu, dziesięciu, których ci pierwszy wyskoczy, no to będą na ogół ci, których niespecjalnie, przepraszam, warto słuchać, tak? Ja myślę, że nie, nie warto ich słuchać pod tym kątem, w co inwestować. Natomiast na tych profilach pojawia się bardzo dużo poradników dla osób początkujących, chociażby jak obsłużyć metamask, tak? To z wiedza właśnie przez to, że ona jest klikana, to oni mają duże zasięgi. Z tym, że to chodzi o to, że trzeba wyrwać się w pewnym momencie z tego okręgu, bo jeśli trzy lata ktoś od trzech lat ogląda tego samego influencera i cały czas uważa, że się dowiaduje nowych rzeczy, no to może faktycznie warto tak jakby pójść o krok do przodu i zacząć samemu spinać te mięśnie i, i próbować coś samemu działać na rynku. Bo na tym polega robienie zasięgów, co nie, tak naprawdę takich mocnych, dużych, że te treści są kierowane przede wszystkim do osób początkujących. I gdzieś tam też widać, że ci influencerzy podążają za trendami. Czyli na przykład zmieniają tematy z kryptowalut na jakieś takie bardziej ogólnie polityczne, albo zaczynają wchodzić w rynki tradycyjne, albo promować kawalerki w Gruzji. Co nie? Ponad WG jest fajnie, nigdzie nie byłem. Dobra, wiesz, co ten, ten temat w zasługuje na osobny odcinek, a ponieważ tak dużo zdobywasz wiedzy na temat praktycznego wykorzystania social mediów, czy, czy analizowania projektów krypto, to sądzę, że zrobimy jeden odcinek dedykowany tylko do, do social mediów, żeby. Do do krupnik. Tak, jak słaby, sławny alkohol. Tak, tak, tak. tak ja, to, to jest moje tak. jest 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 tak tak. ja, ja jestem całkowicie początkujący, zainteresowałem się tym, także może, może do mnie te, te słowa kierujecie, ale mam pytanie. który z was powiedział a propos tego, tego, tego skamu i, i naganiania generalnie. Jaki to jest sens, żeby zabijać nowicjuszy, nie? No bo. W tym momencie, jeżeli będzie zczyszczony, no to nie wróci. Rozpowie, wiesz, no... Poczta pantoflowa, generalnie i zraża... uda zraża do siebie. W ogóle cała, cała, cała ta społeczność krypto staje się bańką. Jaki jest sens po prostu wydzielania tych paru groszy? Ja, 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 ja ci odpowiem to tak... To, ja, tak to, ja, ja odpowiem tak krótko, obrazowo. Taki sam jest sens, jak... W rosyjskiej armii zwiad bojem. Chodzi o to, że ci ludzie i tak będą napływać. Okej, no, okej, okay, okay. ale no, no, zła praca już jest na nie? Znaczy ja, ja Kogo to raczej... interesuje? Tak naprawdę, jak oni zrobią raga? I już siedzą, wiesz, na Bahamach, to co ich to interesuje, jaka jest prasa, co nie? A no, mnie i inaczej tak to będzie to na pytanie, czy chodzi ci o to naganianie e, jakichś influencerów na projekt, który potem się okazuje skamem? No przykład, czy, czy tak, 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 tak. Generalnie po prostu coś skazanego na, na porażkę. Nie, no, naciągasz, naciągasz ludzi na to, żeby wrzucili kasy w, w coś, co absolutnie nie ma szans, nie? Jeżeli jestem no. jestem um, nie, Dopiero w to wchodzę, ja nie mam pojęcia o researchu i tak dalej, bardzo fajnie się was słucha, ale nie mam tych umiejętności. Dopiero sobie tak wiesz, po kolei małymi kroczkami i tak dalej zdobywam, zdobywam te informacje, jak generalnie obsługiwać moje, moje, moje konto. Także no, ryzyka staram się nie ponosić praktycznie żadnego albo takie, które zniosę. Ale, ale no, nie klei mi się cała postawa, nie? Są moje opinie tutaj może dorzucę jeszcze, bo to kwestia tego, że nawet jeśli ktoś jakiś influencer naglania, no coś takiego, bo dostał tokeny w zamian, żeby wypompować je. Po prostu no to wiesz, tu jest myślenie krótkoterminowe i kwestia tego, że krypto jedna fosa może ci zmienić życie, że już masz potem leżysz na Bahamas, i dziewczynki cię klepią po tyłeczku. Wiesz, i, i każdy po prostu patrzy krótkoterminowo, nikt nie buduje tego w sposób taki, żeby nie wiem, żeby zrobić jakąś długoterminową markę, żeby stać się jakimś może, może jakimś autorytetem na tym rynku, tylko po prostu korzystałem z okazji, która jest, no i to wszystko jest szczególnie budowane po to, żeby, żeby szybko się dorobić, a potem wiesz, a potem i tak i tak możesz uciec z tej sceny, najwyżej ktoś tam cię poszkaluje, jak jesteś mniej popularny na jakiejś ulicy, ale generalnie szybki zarobek mi się wydaje i, i wiadomo, że i tak ktoś nowy napłynie. Później, po, po tym, kto jest wyskamowany. Okej, okay, okej. Okay, okay. Tak, jak mówię, to jest, jest bardzo krótkowzroczne i generalnie bandyterka, ale to nie pozwoli nie pozwoli na jakieś tam wzrosty tej społeczności, nie? No, takie takie okay. moje przemyślenia. Ja mam też takie przemyślenie, jeżeli mogę dodać, że to jest nie tylko jest wyłącznie, wyłącznie podyktowane krótkowzrocznością, jakby albo nazwijmy to taktyką biznesową influencerów, ale też krótkowzrocznością samych inwestorów, którzy wchodzą na ten, na ten rynek. No przecież sam pamiętam jak ja wchodziłem na, na rynek kryptowalut to nie myślałem o długoterminowym badaniu, o budowaniu długoterminowego portfela tylko, tylko ja widziałem za kilka miesięcy nie wiem razy 20 tak. Więc influencerzy po prostu wykorzystują to, że ludzie którzy chcą wejść na rynek chcą szybko zarobić. I to też jest, część ludzi się zrazi tak, Część ludzi na przykład to rzuci na jakiś czas, ale jak przyjdzie, przyjdą większe emocje i oni też będą, też, też będą zawładnięci jakby tymi większymi emocjami, jeżeli na przykład Hossa wróci, to jestem w stanie się założyć, że część, nie wiem, nie potrafię określić, jaka, jaki procent ludzi wróci, tak? Ale są ludzie, którzy na pewno wrócą drugi raz i drugi raz wrzucą te pieniądze. To, to, to już jest, wiesz, nauk, nie? No to w kasie równie dobrze można tak robić. Na, za, za krypto idzie legenda tego bitcoina, tak? Dlatego, dlatego tutaj um, uważam, że, że, że występuje ten problem. Ale jeżeli będzie w jakiś dłuższy i cykliczny, no to może to, 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 to zachwiać generalnie całą, całą yy, yy, wiarą w to, nie nie wiem, wydaje mi się, że to jedno porównanie pewne dał, bo tutaj szczególnie jak pojawią się projekty, które gdzieś tam upadają, które są skanem, no to to są projekty, które nie są takie za duże, bo jednak widzimy te projekty stop, można sobie porównanie zrobić, powiedzmy projekty stop 100, to porównaj do, może naszego Big20 nie będę robił, ale powiedzmy do jakiegoś SP500, Nasdaqa, duże projekty, które są chwilę na rynku i już mają za sobą jakąś historię. A szczególnie te projekty, które reagują, które upadają, no to są małe projekty i może się porównywać do tych wszystkich Penny Stacks, startupów start czy tego typu małych jakichś spółek, które próbują gdzieś się rozepchać na rynku, zdobyć kapitał inwestorów. I my się wy... nie, nie mam doświadczenia w inwestycji w jakieś Penny Stacks w USA czy, czy, czy gdzieś takie spółki, startupy, tego typu rozwiązania, ale wydaje mi się, że tam jest tak samo duże zagrożenie, że jeśli. Pójdziemy i sąsiad nam powie: Ej, mordo, słuchaj, widziałem, że tam jest taka dobra firma, rozwija się, sobie obiecujący. Weź, wróć tam z tysiąc złotych, może udziały pójdą w górę. No to wydaje mi się, że to jest to samo odpowiednik od krypto i ludzie się nie zniechęcają inwestować w penny tak, i nadal te wszystkie rynki jakoś rosną. Tak samo mi się wydaje, że będzie podobnie z kryptowalutami, tylko że wiem, że teraz jesteśmy na etapie, gdzie rynek istnieje tam od 13 czy 15 lat, coś w tym rodzaju, no i musimy wyklarować. Ale naklarują się te dobre jakieś. Projekty jak Bitcoin, jak Ethereum, jak Chainlink, jak UniSwap, które nas nie zareagują i którym możemy spokojnie zaufać. Oczywiście ta cena tokena będzie wolatylna, yy, czyli będzie machać się w górę i w dół, jak będą latać, jak gacie u pewnej panny lekkich obyczajów, ale wiesz, ale no i takie mi się wydaje, że porównanie będzie najbardziej adekwatne. Nie, no zgadza się, zgadza się, ja tu też widzę inne zagrożenia a propos rywalizacji z tym rzeczywistym rynkiem bankowym, nie? No i tutaj jak sobie, jak sobie czytam doniesienia właśnie w Stanach, ten CZ chyba był, teraz się spowiadał, no to będą, będzie, będzie krypto dociskane, nie? No bo, 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 bo cała, cała idea jest konkurencyjna dla, dla systemu bankowego, także... Na ile myślicie, że, że to jest bezpieczne jakoś tam długofalowo? E, no bo tutaj no, no jest konflikt interesów i to mocny, nie? Od strony politycznej. Prawda, to ja cię odpowiem krupik na, na pierwsze pytanie, bo to jest, moim zdaniem, bardzo zasadne. Powiem ci, ponieważ ja pracowałem z agencjami reklamowymi, no i znowu mam trochę też z agencjami reklamowymi, które obsługują przestrzeń krypto. No to będę brutalnie szczery. Bez szczegółów, mas i tak dalej. To po prostu wygląda w praktyce tak. Kontaktujesz się z agencją reklamową, w ofercie są influencerzy, oni za odpowiednie pieniądze przeszylimy cokolwiek, są targety sprzedażowe, bo mówię o tym, powiedziano na początku, no po prostu ty jesteś targetem sprzedażowym, musisz mieć odpowiednia ilość zebranych łelek lub innych transakcji, czyli pi takie bardzo sprzedażowe. Nikt się niespecjalnie specjalnie przejmuje w co ty zainwestujesz pieniądze. Byle się hajs zgadzał. E, mówisz krótkookresowe? Tak, tylko wiesz, to no, po prostu wypadniesz, stracisz kasę, przyjdą o twoje miejscemowi, mówi no i tyle, tak, jak przyjdzie hosta, to na pewno się znajdą kolejni, także tutaj, bo no, zero, zero, wiesz, masz szczęście, że trafiłeś, tak, tutaj bez naganiania, silowania to czy czytaj Twittera, ja czy z głowy mogę polecić Polakrowa, też Twittera o Ben Jota, fantastycznych chłopakach, tak mi nie, nie bierze jakiejkolwiek kasy za, za szkolenia, z gdzieś dzieje się fantastyczna wiedzą. Jak zaczynasz, bądź ultrasceptyczny co do tego, mówię jak, jak uśmiechnie się do Q do tak, tutaj też moja w Q do może właśnie przy każdym odcinku jak jakiś początkujący napisze i argumentuje, że mu bardzo zależy, to to, to, to postaraj się go wpuścić do naszej społeczności. Jedną osobę, bo dla mnie jest najlepsze, co pomoże sobie po prostu pieczątkująco zafundować, to a to trafi do takiej społeczności, gdzie jest 200 osób, które no, często zjadły zęby i po prostu napisze szczerze. Które często mówimy, się wszyscy możemy mylić i się czasem mylimy, czy też nawet często, nikt nie ma na polu na wiedzę, natomiast nikt ci nie zapoda ściany po prostu, nawet brutalnie ci obdzierają zadłużenia, tak jak ja teraz. Natomiast a musisz założyć, że zdecydowana większość, albo prawie wszyscy duży silerzy, influencerzy, po prostu dostają dobrą kasę za, za sil. Tyle. I się tam nie przejmuję tym, że ty stracisz kasę, że to jest krótkoterminowe. No po prostu. A twoje miejsce napłyną małowi. Wszystkim nam, kiedy są wzrosty, włącza się małpirozom I, i tyle. Także tu, tu żadnych złudzeń. Drugie pytanie: no to chłopaki pewnie są tu bardziej kompetentni. W ogóle do kwestii prawnej zrobimy osobny odcinek, bo to jest bardzo ciekawy aspekt. Pod wielu wielu aspektach bardzo ciekawy temat, bo my myślimy często o krypto, o kupując tokeny, że jesteśmy gim na inwestorów. Obawiam się, że druga strona postrzega nas jako, tu ważne są, nabywców tokena. Wydaje mi się, że nie mamy żadnych praw jako, że to, że my myślimy o sobie jako inwestorzy, to jest nie tyle błąd, co druga strona po prostu postrzega nas jako nabywców, nabywców tokena, a nie inwestorów, bo inwestorzy mają swoje określone prawa, ale to zrobimy odcinek, kiedy uda się zaprosić chłopaków, którzy dotykają kwestii praw, w przestrzeni krypto. Ryzyko prawne, wiesz co, ja też widziałem dużo biznesów, które upadały właśnie przez kwestie prawne. Chyba nikt nie wie, to znaczy ja na pewno nie wiem, w którą to pójdzie stronę. Wiele razy rozmawialiśmy o tym, jak to interpretuje i co to jest, ale jak wiesz, pewnie te przepisy seku pochodzą sprzed pewnie 100 lat, są mocno nieprecyzyjne, niektórzy podczas rozmów ze mną używali argumentu, że Ethereum raczej nie, nie podpadnie pod CEC, bo jest to utility w postaci opłaty za gaz inni że było ICO i to jest jak najbardziej jak najbardziej kwestia tego, że to podpada pod po, po te regulacje. Chyba wszyscy się zgadzają, że, że Bitcoin nie podpada, jak wiesz, jest jest, 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 jest sporo spraw sądowych, tak, w Stanach, które chyba nikt nie wie, znaczy, ja, ja się nie podejmę odpowiedź na twoje pytanie, natomiast uważam, że masz rację, to ryzyko prawne jest bardzo gdzie ten konflikt interesów jest jest to rzeczywiście oczywisty. Bój o ty masz zdanie swoje, ja po prostu nie czuję się kompetentny, chyba nikt nie wie, jak to będzie. Prawnie jestem sobie w stanie wyobrazić każdy scenariusz od totalnego dokręcania śluby przez Stany Zjednoczone poprzez bardzo optymistyczny scenariusz, gdzie Stany stwierdzają, że okej, okay, chcemy być najbardziej innowacyjni, bo dzięki temu się rozwijamy, nie będziemy totalnie walczyć, walczyć z krypto i robić sobie podgórkę, bo, bo się przeniosą do jakiegoś innego Hongkongu albo albo on wie, no bo ja masz swoje zdanie, żeby tutaj bał jakakolwiek pomoc kwestię prawo. Dwie minuty, bo taka myśl się pojawiła, bo tutaj Krupnik wspomniałeś o tym, że kryptowaluty mogą być jakąś konkurencją do systemu bankowego i to, że ktoś po prostu co kontroluje, że to nie będzie chciał, żeby my rozwijali się tutaj na tym w sposób taki, który będzie mógł zagrozić ich hegemonii. Jednak ja też yy, ja też patrzę na to w inny trochę sposób, bo może tutaj już nie brać samych kryptowalut i pojedynczych tokenów, ale samą technologię blockchain, która jest swego rodzaju dopełnieniem i rozwinięciem tego, co teraz się dzieje w systemie bankowym i finansowym. No bo jak wiecie, Swift, czy to co teraz jest tworzone w Azji, zapomniałem jak się nazywa ten taki odpowiednik do... Tego przesyłu wszystkich pieniędzy między krajami, no to to jest system mało wydajny, gdy porównamy to do naszego systemu, który jest zbudowany na blockchainie. Możemy w sposób bardzo tani i mega szybki przesłać pieniądze z jednego końca świata na drugi. No i nawet przecież są pewne dokumenty, które pokazują, że banki korzystają w ten sposób, żeby przesłać i rozliczać siebie w systemie międzybankowym. Więc to. Że pojawiła się jakaś kryptowaluta jak Bitcoin, która go ogłosi, że jest nowym pieniądzem i która jakby nie ma kontroli rządowej na tym, no to myślę, że tutaj akurat jakiegoś wielkiego zagrożenia nie ma do samego systemu bankowego, no bo Bitcoin, jego konstrukcja nie jest na tyle nie, uformowana, że to może być naprawdę globalny system rozliczeniowy. Może być say heaven, może być drugim złotem. Może być przetrzymywanie wartości, może być na lokalnym podwórku jakimś drugim środkiem płatniczym, który może sobie poradzić w czasach powiedzmy w wenezuelskich, gdy inflacja szaleje i naprawdę nie mamy co zrobić. Ale nie ma co się oszukiwać, że tych 21 naszych bilionów, milionów tokenów, które jeszcze jest zafiksowanych, będzie dawać sobie radę, by w systemie rozliczeniowym globalnej gospodarki to jest po prostu niemożliwe tak jak teraz funkcjonujemy na tym globalnym długu, by musiał być całkowicie przeprogramowanie całego systemu. Więc idąc dalej. Czyli to nasz blockchain i te krypto, które jest stworzone, może być dopełnieniem do tego, a jeśli odpowiednio przeforsują rozwiązania lub skorzystają, na którą będą mieli jakąś kontrolę, ale kto usprawni im pracę, no to wiecie, my, ja, ty, ktoś kto siedzi na blockchainie, no to możemy sobie coś tam zrobić z takiego, co jest. Dla nas prywatne, nikt tego nie kontroluje e, i jesteśmy całkowicie odcięci od systemu. Jednak do niej to implementują i prowadzą swoje warunki. No to ten blockchain będzie wykorzystany, żeby tak samo mieć kontrolę nad pieniądzem do kogo Kowalskiego, bo Kowalski nigdy nie będzie się interesował, na czym polega to, w jaki sposób przesyła pieniądze. Jego interesuje, że to po prostu dotrze. Tak jak ludzi, 90% nie uświadamia sobie, czym jest inflacja. U nas w gospodarce tego nie będą nawet próbowali się zagłębiać to ci blockchainem czy czymkolwiek, więc moim zdaniem, blockchain jest dopełnieniem tego systemu i to będzie wprowadzone e, w przyszłości. A dalej tutaj idąc, ktoś może powiedzieć, ok, wejdzie z CDBC, teraz nie pozwolą, no bo wiecie, trzeba mieć kontrolę nad wszystkim, a kto będzie na blockchainie to nie da rady. Ale tak naprawdę spójrzmy sobie za na przykład USDC i te kontrolowane stablecoiny, które teraz są na rynku, e, które są zapegowane do dolara, które są e, za pekowane, nie może to dużo w po prostu zastaw mają w dolarze, no to tak jakby nie patrzeć, niby nie są pod kontrolą bezpośrednio rządów, rządu USA, ale tak naprawdę oni ustalają warunki, jak to ma być, żeby było legalnie i to nadal dolar króluje w całych rozliczeniach kryptowalut, więc nie ma bezpośredniej kontroli, ale pośrednia kontrola jest, więc nawet wykorzystywać obecną infrastrukturę, Ethereum chociażby, żeby używać ją do tego, żeby kontrolować świat kryptowalut w walucie, którą hegemon chce, czyli w tym momencie hegemonem jest USA. No i to po prostu może funkcjonować, więc nie trzeba walczyć ze sobą, nie trzeba ustalać jakichś tutaj kontroli, regulacji, żeby to zdarzyć, tylko po to, żeby ustalić te warunki gry pod swoje dyktando. Pewne degeni będą, bez, będą po prostu prywatnie i fajnie sobie przesyłać to, rozgrywać, ale wiadomo, że zwykła ulica no, będzie koszona w taki sposób. Yes. Mam pytanie, bo, bo nie wiem, czy wam trochę nie, nie przeszkadza, bo tak wszedłem trochę z rozpędu. A, 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 jak, jak, jak wy to oceniacie? Czy, czy mogę tak rozmawiać? Bo mam jeszcze parę pytań. No, dawaj. Dobra. Ja się... Dobra. <grym> Wzucie, tak. wrzuciłeś, wrzuciłeś kiedy y, temat y, albo Joanna, bo jest tak podpisane, ale to y, sorry. A propos dolara nie? I, i w ogóle pieniędzy. No pieniądz, tak jak, tak, jak, tak jak obecny, tak jak krypto, no to, to jest generalnie tylko zaufanie. To jest głównowarte, nie ma żadnego parytetu, i tak dalej. Nie? Także no, pff, nie wiem, czy, czy nie jest bezpieczne, bezpieczniejsze krypto przez, przez tego blockchaina. Druga rzecz, mówi, mówiliście o, o dolarze. Wczoraj mi dała bodajże informacja, że Chiny z Brazylią się dogadały w ogóle ten BRICS w rozliczeniu na Juana. Na Arabowie też się do tego przyglądają. I tutaj jest zagrożenie dla, dla dolara. Jak, jak to się odbywa w rozliczeniach z krypto? No dolar tutaj jest, tak jak powiedziałeś, hegemonem, Ale jeżeli tutaj będzie przeciwwaga, czyli całe, całe, cały wschód i, i kraje rozwijające się przejdą na, na, na rozliczenie niedolarowe, no to może być kłopot. I ostatnia, ostatnia, ostatnia rzecz, która mi się tutaj rzuciła, to nawiązując do tego, do, do zabijania ulicy, nie? tak jak to ładnie nazwałeś. Jeżeli giełda nie urośnie, tak, tak sobie to, to obserwuję w, w perspektywie, nie wiem, 10 lat, przypuśćmy, no to nie będzie żadnym zagrożeniem dla, dla systemu bankowego. No tutaj musi być masa krytyczna, w tym momencie jakaś i żeby rzeczywiście było tylu zainteresowanych do, do mm, wykorzystywania krypto, nawet do płacenia w sklepie, czy, czy, czy cokolwiek do rozliczeń, e, to wtedy będzie, będzie brana pod uwagę. Ale teraz to to jest no, no niestety no, no maleństwo, które można y, y, skopać co. Kroda, Jak nie? Ja mogę mogę? Ja to... Tak, to tak, skończyłem cel. Chciałbym odpowiedzieć tylko na, pierwszy, na, na pierwsze pytanie. Mówisz, że waluty Fiat no to są mają pokrycie głównie w zaufaniu, tak? W zaufaniu, ale zaufanie, jeżeli rozmawiamy o rynkach w ogóle, czy w ogóle o, o wszystkim, jest wszystkim. To jest na, na, na tym zaufaniu i do dolara, i do tego całego systemu finansowego, i do, całego, do całej struktury gospodarki, wszystko opiera się na tym, że większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, wierzy w to, że ten system jest stabilny. My wierzymy w to, że nasze państwo nie upadnie, że że to się zadzieje i tak dalej. Zaufanie jest podstawową, podstawową wartością całego, całego tego systemu. I, i uważam, że, że jasne, Bitcoin ma za sobą, za sobą wartości, tak? że no, trzeba go wykopać i tak dalej, trzeba włożyć pewną pracę, ale jeżeli tak to będziemy podchodzić, że, że zaufanie jest nic nie warte, no dla mnie to jest podstawa funkcjonowania całego tego systemu. Dopóki będą ludzie mieli zaufanie zbudowane do, do do całego systemu bankowego, do całego systemu monetarnego, gospodarczego i tak dalej, to się nic nie zmieni po prostu. Dopóki, dopóki, dopóki wszyscy będą, zdecydowana hmm. większość będzie w to zaufanie kierować w tym kierunku, to zmiana systemu systemu nie jest nie jest po prostu możliwa. Tylko to, od... to jest sprostowanie, bo nie wiem, czy się dobrze wyraziłem. Chodzi mi o to, że nie neguję Zaufanie tak, musi być, bo, bo anarchia by była, nie. Coś musi być, jakieś, czegoś musimy się czepić. Ale porównałem w tym momencie Fiat do krypto. E, czyli na tej samej zasadzie to działa, tylko to chciałem osiągnąć. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No ja tylko w takim razie już wiem, wiem wszystko o co chodzi. Ja niestety muszę, muszę kończyć na, na dzisiaj. Także dzięki Wam za, za, za miłą rozmowę e, i trzymajcie się. Wielkie, wielkie dzięki. Wreszcie nie Ja ci trochę odpowiem, bo też mnie ciekawi ten temat, to znaczy co, co przez ostatnie dwa miesiące zrobiłem sporo research na temat wielu osób Chiny i tak dalej. Do tych, do tych ludzi, którym ja ufam i których słucham na, na YouTube czy, czy tam na Twitterze. No po prostu delikatnie mówiąc, Chiny są przehajpowane, jakbyśmy powiedzieli, to samo jest tak naprawdę zdaniem wielu w przestrzeni krypto, bo zwróćcie uwagę, to jest bardzo fajna rzecz, którą niektórzy podają i którzy oceniają to jest bardzo fajny wskaźnik rozwój krajów na podstawie tego, jak oświetlona jest nasza planeta z kosmosu. I kiedy w Stanach uczę, nie pamiętam nazwy uniwersytetu, ale przeprowadzono takie bardzo dokładne badania, żeby określić PKB w, na podstawie właśnie oświetlenia z kosmosu. I okazało się, że Stany Zjednoczone, Australia, Europa, plus, minus, na podstawie tego, jak bardzo oświetlony jest dany teren, można sobie plus, minus 10-15% oszacować, jak się ma PKB. I okazało się, że jedyne dane, które są tak naprawdę kompletnie niezgadzające się, to znaczy raportowany PKB do oświetlenia to Chiny. Ta różnica chyba była aż 3, 3 do 1, także na podstawie tego naukowcy wysunęli, wydaje się, uprawniony wniosek, że Chiny po prostu oszukują. Ja tak jestem dość usportowiony, zobacz na wszystkie olimpiady, zawsze największe wałki były właśnie w azjatyckich Krajach. Zobacz na to, jaki tak zwany soft power, jest American Dream, Hollywood, co mają Chińczycy. Tak naprawdę nic. Wielki mur, pismo. Kto się uczy chińskiego? Tak? Ten tonalny język jest strasznie trudny. Spójrz na uniwersytety. E, chyba z 15 najlepszych uniwersytetów jest jeden brytyjski albo dwa, chyba jeden francuski w Paryżu. Nic nie ma w Chinach. Tak? Kto, kto marzy o jeździe do Chin? Kto marzy o uczeniu się chińskiego? Nie ma soft power, także wiecie. Ode mnie tutaj pozwolę, bo rynki finansowe nie siedzę głęboko, to, to mądrzejszym powiedzieć, natomiast wiesz, jeśli niektórzy podnoszą, że, że Chiny i tak dalej, to, to, to ja powiem wam, że śmiem wątpić i naprawdę postawię na to sporo pieniędzy, że, że długo nikt nie obali tutaj monopolu anglosasów na, na, na taką i, i Europy, na, na powiedzmy jeszcze wsparte Japonią, na, na taką dominującą rolę w świecie. Szczerze, jak słuchałem to, to, to wielu mówi, że nie ma większych ja nie byłem nigdy w Chinach, ale ale znajomi byli, że nie ma większych oszustów niż, niż Chińczycy. Tak naprawdę, my ich po prostu nie znamy, bo są, bo są daleko, tak? Ale dużo głosów słyszę, że chińska armia miała jakieś testy, czy, czy, czy próbowała razem z rosyjską wspólną manewry i tam wypadała jeszcze gorzej niż, niż rosyjska, tak? A jak upadła rosyjska na Ukrainie, to wiemy. Także tu Catwoman Story Short. Wydaje mi się, że długo nie zobaczymy dominacji, dominacji Chin na świecie. Jeśli w ogóle, wydaje mi się, że, że, po, prostu, że po prostu nigdy. E, a kiedyś lepiej poznamy, poczytaj sobie, jakie zdanie mają Japończycy czy Koreańczycy, się szczerze, szczerze nienawidzą Chińczyków i pewnie mają ku temu swoje powody, więc jakby do tego, tej dominacji czy przejścia na Iwana, to tam się szczerze mówiąc zupełnie, zupełnie nie boję. A wszyscy moi znajomi, którzy dużo czasu spędzili w Indiach, mają o tym kraju też jakby kiepskie, kiepskie zdanie po prostu kasty i pomyśleć poziom biedy. I... Pewnych anomalii, czy patologii, które nam się kompletnie w głowie nie mieszczą jako Europejczykom. Na koniec, zanim zamkniemy powątkę, dzisiaj miałem, bo też poruszyłeś kwestię, jak był krypto versus system bankowy. Nawet dzisiaj się tak spadam, miałem ciekawego kola z ludźmi z Afryki, dokładnie z Nigerii i to, co oni opowiadają o patologii tamtych krajów. My, żyjąc w Europie, nawet wschodniej, nie zdajemy sobie sprawy, jak szczęśliwym, pod jak szczęśliwą szerokością tam geograficzną tam się odwiedziliśmy. To, co na temat korupcji, na przykład, choć w Nigerii czy w Ganie, już nie pamiętam, w którym kraju właściwie nie sposób otrzymać, otrzymać kredytu bankowego prowadząc działalność gospodarczą. Także właśnie chłopaki startują z projektem krypto, ma, ma swoje wyzwania na temat po pożyczkowo. Chodzi o to, że, że oni naprawdę, tam system bankowy jest tak, tak niewydajny, że krypto rozwiązuje wiele problemów. I jeszcze jedno, co mi przychodzi w tym, w tym temacie, pamiętam jak Witalik Buterin powiedział, że w 2023-2024 bardzo dużo czasu spędzi w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej, bo właśnie do takich krajów krypto, tam chyba już nawet adopcja jest większa u nas. Słuchałem chłopaka z Argentyny, który mówił, że jego rodzice mają dość rządów, bo dwa razy w, swoim, w ciągu swojego życia przeżyli, wiecie, jakąś niehiperinflację, galopującą inflację, zwał to jak zwał. I tam poziom zaufania do, do instytucji publicznych, systemów finansowych krajów jest po prostu. Po prostu żaden, tak? Wujo, coś, coś od ciebie, żebyśmy jeszcze bardziej odpowiedzieli kropnikowi na głupności. Bo tutaj jest, miał kropnik o tym, że pierwsza gdzieś była transakcja między kim to było, tam Brazylią i czy Chinami, czy, czy kimś tam to przesłali tę kasę nie w dolarze za surowce, tylko po prostu w ich tam walucie i ładnie. No dobra, to jest taki pierwszy precedens, który się gdzieś, się gdzieś się stworzył i może gdzieś to będzie nabierać trochę większego znaczenia i. To jest powiedzmy, taka pierwsza jaskółka, która gdzieś się pojawia na tym horyzoncie, ale to naprawdę, naprawdę jest daleka, daleka droga, żeby w jakikolwiek sposób zagrozić dolarowi. Dolarowi nie zagrozi nic przez najbliższe 6-7-10 lat i nie macie co się martwić o to, bo to nie jest tylko wymiana surowca, ale to jest cały globalny system IOU i całego euro-dolara, który dostarcza płynność globalnym gospodarkom, przedsiębiorstwom, wielkim konsorcjom, wielkim korporacjom i na tym wszystko bazuje. Nie da rady stworzyć czegoś takiego w szybkim czasie, to jest gdzieś tutaj tworzone, to to w tej że oni skupują złoto, że oni, bak, że oni rozprzestrzeniają się gospodarczo na wszystkie kontynenty i wprowadzą coś takiego, ale to jest daleka, daleka droga. I poza tym jeszcze przy okazji USA by musiało nic nie robić, żeby pozwolić temu, żeby to się rozwinęło i po prostu szło swoim tempem. Jednak oni będą walczyli na pewno, żeby to zostało utrzymane, no bo wiadomo, bez tego, jeśli nie kontrolujesz globalnego, globalnej waluty, nie jesteś tym światowym. Więc tutaj nie ma co się martwić. Może nie martwić, bo należy, że ktoś się martwi, czy ktoś tego oczekuje. Ale moim zdaniem daleko na horyzoncie jest jakakolwiek zmiana globalnej waluty rozliczeniowej. Ja bym tylko tak dodał i wrzucił, że no my tutaj debatujemy i tak dalej, zastanawiamy się, ale i tak potem na koniec, jest najważniejsze, najważniejsze jest to, co każdy z nas zrobi, więc ja najbardziej wierzę w na przyszłości, że. No ten Bitcoin nie będzie takim globalnym środkiem rozliczeniowym, dlatego to co Fido powiedział, że ta infrastruktura jego na to nie pozwala, natomiast jakby jakbyś fundamenty, po prostu wierzę w to, tak? I to nie jest takie ślepe zaufanie, ale, ale po prostu na no, jakieś tam wiedzy i tak dalej, więc no mam część swoich oszczędności, swojego jakiegoś tego wealthu w Bitcoinie. No i druga osoba będzie wiedzieć w dolara, więc niech więcej swojego po prostu majątku przejdzie na dolara. Ktoś myśli, że yuan stanie się. Tym środkiem globalnym rozliczeniowym za 50 lat, no to e, do kantoru i po prostu trzeba sobie wymienić, więc każdy niech się zastanowi nad tym, i tak dalej. E, no i po prostu potem niech za tym idą jakieś kroki, bo takie samo dywagowanie, i tak dalej, no to jakby my, tutaj każdy ma swoje argumenty, i każdy jakby e, przedstawia je i na pewno są one sensowne, i tak dalej, ale i tak na koniec dnia liczy się tylko to, co my po prostu zrobimy z naszymi pieniędzmi, i w którą stronę pójdziemy, więc. Nikt nie ma szklanej kuli, zawsze może przyjść czarny łabędź, jeden, drugi, trzeci, negatywny, pozytywny dla danego scenariusza. Więc po prostu e, podejmijmy jakieś decyzje i po prostu zróbmy to, to, co uważamy za słuszne: czy złoto, czy bitcoin, czy inne waluty, czy jakieś nieruchomości i tak dalej. Bo no jakby no to jest na koniec dnia najważniejsze. To tylko tyle tak ode mnie. Dzięki, Crypto Wild. No, I to... i... ja bym chciał tutaj na koniec, bo już chyba będziemy powoli kończyć powoli czas nam się ten e, zbliża na inne zajęcia. E, natomiast e, ja uważam, że nieważne, czy wprowadzał regulacje, czy będzie dolar, czy yuan, czy kopiejka, e, to i tak na tym rynku będzie można zarabiać. Może mniej, może bardziej uregulowane, może trzeba będzie płacić podatki. Natomiast możliwości zawsze będą wszędzie e, i to jest bardzo ważne, żeby tych możliwości szukać. E, i tak jeszcze chciałbym dodać właśnie, że tutaj na temat researchu, bo teoretycznie o tym miałaby być nasza rozmowa cała, jak bardzo ważne jest budowanie kontaktów, budowanie znajomości, tworzenie zespołów, bo czasami nie da się po prostu opierdzielić nie mówię całego rynku, ale nawet kilku projektów na czas. Także warto znać ludzi, którzy siedzą w w kryptowalutach, którzy inwestują długo, krótko, dzielić się zadaniami, dzielić się swoją wiedzą, właśnie po to, żeby ludzie też się dzielili z nami i tworzyć właśnie silne zespoły. No, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. To właśnie można u nas na Discordzie zobaczyć, jaką, nie wiem, dla mnie to ogromną wartość wniosło. I to jest właśnie rzecz taka życiowa, co nie, bo to i w rodzinie, i w biznesie zawsze się to sprawdza, że jak zna się odpowiednich ludzi, dobrych ludzi, tworzy się silne zespoły, to to zawsze się zwraca. Dobra, no to tak podsumowując, bo też jakby white poruszył Taleb'a, czarnego łabędzia, więc już ciągle moja ulubiona lektura to full by Randomness, Taleb'a, taka ciekawostka dla wszystkich, Taleb postawił teorie, tam chyba nie udowodnił jej, ale Taleb rzadko stawia teorie, które są błędne. Że generalnie dobieramy do inwestowania w projekty gorzej, niż byśmy to robili rzucając kostką. To tak głoli przemyślenia po nas wszystkich. No i co, na koniec, to, to też chyba ktoś, to chyba Krypto czy, czy WUIO poruszył, że słuchajcie, z własnego doświadczenia mylą się, mylą się wszyscy. Tak, naprawdę byłem na jednej fantastycznej, ona jeszcze jest, ale już nie z lata świetności ma ze sobą, w grupie dedykowanej do gamingu anglojęzycznej. Naprawdę mózgi straszne, ludzie po świetnych uczelniach w Stanach e, dużo zarobili, zainwestowali jako wisiki w gamingowe projekty. Wydawało się, co to 2021, 2020 2021. Wydawało się, że gaming musi być to the next big thing, po, 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 czy przed akcji, czy, czy, czy w czasie sukcesu. Jakiego wielkiego? No może będzie. Wielkie miliardy są rzeczywiście ładowane. Ale na razie niewiele się sprawdziło z tych, z tych domysłów, że będziemy chcieli mieć NFT na własnym gamingu, że będziemy chcieli temu wracać. Może to wszystko przyjdzie, być może, natomiast na razie nie przyszło. Potworne pieniądze zostały utopione przez bardzo młodych, naprawdę bardzo młodych ludzi, z bardzo dużą wiedzą, jak na, na, na tamten czas odnośnie gamingu i krypto. Także nie wiem, to też dla początkujących chyba takie przesłanie: naprawdę nie ufajcie nikomu. Lepiej zaufać sobie, przegrywać, wygrywać na, na własny rachunek, chyba najgorzej. mówiliśmy to też dwa tygodnie temu jest, kiedy zainwestujecie pieniądze, a albo ktoś wam coś tam doradził na YouTubie czy na Twitterze, a zrobicie to wierząc może i chcecie pieniądze, naprawdę uważam, że będą się najlepsi. Nikt nie wie na pewno, jak będzie. No dobra, rzeczywiście tak jak mówił wuja, trochę już rozmawiamy, jutro na składnik i będziemy kończyć, co nie? Super, dzięki bardzo za przybycie wszystkim i dzięki krupnik, że wpadłeś, pogadać z nami, zadać pytania. Po to tutaj jesteśmy. Pewnie będziemy tutaj, nie wiem czy za tydzień, bo jest jeszcze święta, ale na pewno będziemy regularnie się spotykać, więc jak masz jakieś pytania, obiekcje, chcesz porozmawiać po prostu, to jesteśmy do łóżni. Ja, ja bardzo fajnie, ja, dziękuję Kopaki, w ogóle, że, że, że nie normalnie pogadaliśmy, nie, tak z kosmosu sobie spadłem. No i mam nadzieję, że jakoś tam się złapiemy na pokoju, nie?